Debata ta towarzyszy wystawie Tożsamość. Możecie ją Państwo zobaczyć na poziomie zero. W zasadzie jest częścią większego projektu, to znaczy wystawa, nie sama debata, chociaż debata też. Mianowicie w 5 miastach Instytut otworzył wystawy dotyczące, motywem ich przewodnim jest tożsamość, 100 lat polskiej architektury. I o tych 100 latach polskiej architektury mówimy poprzez różne doświadczenia w polskiej szkole projektowania, ale także różnymi okresami. Tak w Krakowie mamy na przykład okres 1918-39, to jest sztuka, potem mamy właśnie Warszawę 39-56, władza, Lublin, to jest społeczeństwo, Poznań, motyw przewodni, transfer, no i kończymy w Katowicach przemianą. Tam też głównie architekturze współczesnej mamy poświęconą Warszawę, więc Państwa też serdecznie zapraszam do odwiedzenia tych wystaw. Wystawą tym towarzyszy, tak jak już powiedziałam, program towarzyszący, ale też takie zadaniowniki, na których generalnie kierowane do młodszych odbiorców, bo same wystawy też są tak skonstruowane, żeby młodsi odbiorcy mogli coś z nich dla siebie wynieść. Natomiast same zadaniowniki są typowo pod najmłodszych naszych odbiorców. Także do 15 jeszcze grudnia, tak tytułem tylko wstępu, serdecznie Państwa zapraszam, a teraz ad meritum, czyli o naszym dzisiejszym spotkaniu, o debacie. Ja nazywam się Patrycja Jastrzębska, jestem specjalistką w dziale edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki i wraz z Kasią Domagalską, również z tegoż działu, będziemy prowadzić dzisiejszą debatę. Kasia przedstawi naszych wspaniałych gości, no i oczywiście powie kilka słów wstępu. Ja przyjmuję mikrofon. W takim razie z największą przyjemnością przedstawiam Państwu naszych prelegentów. Zacznę od Natalii Paszkowskiej, współzałożycielki i pracowni WWA, współautorki projektu Służewieckiego Domu Kultury w Warszawie. Obecnie wraz z zespołem opracowała standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół i przedszkoli dla miasta stołecznego Warszawa i myślę, że wokół tego tematu, czy właściwie wokół tych dwóch budynków trochę będziemy, czy dwóch projektów będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo mi miło powitać Adama Hornunga. Tutaj będzie Adam reprezentował środowisko nauczycieli, ale też środowisko osób zarządzających szkołą. Jest to nauczyciel, historyk, wicedyrektor prywatnych szkół męskich i żeńskich z oddziałami dwujęzycznymi imienia Plater Zyberkówny, realizował również program edukacji architektonicznej Kształtowanie przestrzeni, program opracowany przez Izbę Architektów, Polską Izbę Architektów, więc też tutaj będzie Adam nam opowiadał o edukacji. Jakub Lewkowicz, architekt, członek zarządu Kuryłowicz Associates, pracownik, która zaprojektowała budynki nasze właściwie tutaj nasi dzisiejsi sąsiedzi, czyli Wydział Filologii Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej, Wydział Fizyki i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, projektant również pierwszego w Danii pasywnego przedszkola w gminie, nie wiem czy tutaj w wymowie się nie pomylę, więc musisz mi pomóc, Hoje? Tasop. Ok. No i Darek Śmiechowski, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, również architekt, członek również zespołu powołanego przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, zespołu do spraw powszechnej edukacji architektonicznej, współautor programu edukacyjnego Kształtowanie przestrzeni, współautor projektu Dialog z otoczeniem oraz archiprzygody, koordynator merytoryczny projektu Sztuka Kształtowania Przestrzeni w Bibliotece. Więc zapraszam tutaj wszystkich obecnych i w takim razie zaczynamy naszą debatę. Ja naszą debatę chciałam zacząć, drodzy Państwo, od krótkiego cytatu z książki, który trochę na przekór podejmuje właśnie wyzwanie i temat architektury, budynku szkoły, z pytaniem, czy w ogóle taki budynek i czy szkoły są potrzebne. Humanista i orędownik rewolucji wymierzonej przeciw instytucjom, Ivan Ilgisz, w książce The Schooling Society pisze:
Człowiek zinstytucjonalizowany ulega presji instytucji w sferze świadomości, w najbardziej prywatnych rejonach swego życia. Jego istotną cechą jest zdolność przyswajania, a nie opanowywania środowiska. Uważa za osiągnięcie fakt, że został pozbawiony wszelkiej odpowiedzialności za siebie i innych przez doskonałą organizację społeczną, redukującą wszelką spontaniczną aktywność do wykonywania poleconych zadań. Dalej w książce pisze: szkoła jako instytucja kształceniowa przechodzi obecnie kryzys. Kryzys mogący oznaczać koniec wieku szkolniactwa w świecie zachodnim. Mówię o wieku szkolniactwa jako się zwykło mówić o epoce feudalnej czy epoce chrześcijańskiej. Stopniowo w ludziach utwierdziło się przekonanie, że uczęszczanie do szkoły jest niezbędnym wymogiem, aby stać się przydatnym członkiem społeczeństwa. Zadaniem obecnego pokolenia jest pogrzebać ten mit. No i pytanie do naszych gości, pierwsze pytanie otwierające. Zatem, czy potrzebna jest w ogóle architektura, aby nauczać? Pytanie do wszystkich, może zaczniemy tutaj od Adama. Krótka odpowiedź, gdyż to jest pytanie wstępne, otwierające. Chyba trzeba włączyć mikrofon. Jest włączony, można wziąć w rękę. Czy potrzebna jest architektura, żeby nauczać? Mi się przypomina jeden z naszych projektów, które realizowaliśmy w ramach kształtowania przestrzeni, jak pracowałem jeszcze w szkole publicznej w Sembułowskiej, na Żoliborzu. Poszliśmy do jednego z wykładowców Politechniki Warszawskiej, który specjalizował się wówczas w architekturze szkół i on nam wówczas zdradził swoją filozofię, mówił wtedy, że architektura właściwie nie jest, tak historycznie patrzeć, architektura nie jest edukacji w ogóle potrzebna, bo ideałem szkoły jest Gaia Kademosa, czyli miejsce, gdzie nie ma żadnych ograniczeń. Spotykamy się w przestrzeni, która jest przyjazna, pod niebem, pod drzewami. I architektura jej nie ma, więc nas nie ogranicza. Natomiast oczywiście ta architektura jest potrzebna w rzeczywistości szkoły takiej publicznej, z takiego systemu w pełni zdemokratyzowanego, albo powiedzmy wprost obowiązku szkolnego, niektórzy mówią przymusu szkolnego, a inni mówią przywileju do edukacji. No, architektura jest potrzebna, chociażby po to, żeby móc odnieść się do wszystkich tych zarzutów, które pojawiały się w literaturze na temat edukacji od lat. Tutaj Kasia przywołała Iwana Ilicza. Ta książka została jakiś czas temu przetłumaczona, już nie The Schooling Society, ale Od szkoły do społeczeństwa, to można już w języku polskim przeczytać. Ale też Michela Foucault, który opowiadał o szkole i w ogóle o tym, w jaki sposób architektura oddziałuje na zachowanie człowieka. Szkołę porównał do, czy budynek szkoły do garnizonu wojskowego, czy do więzienia. Człowiek się zachowuje w związku z tym w taki sposób, jak jest zdeterminowany przez tą architekturę. W związku z tym architektura jest potrzebna, tylko ona powinna oczywiście być maksymalnie przemyślana z jej użytkownikami. Szczerze, o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, więc to samo pytanie do Natalii. Ja dobrze zrozumiałam pytanie, czy architektura jest potrzebna w edukacji? To ja to rozumiem tak, że na polu jakby tej podstawowej edukacji, której doświadczamy, powinien się znaleźć temat architektury. I myślę, że to jest absolutnie kluczowe, dlatego żebyśmy się w temacie tego środowiska zbudowanego posunęli naprzód. Bo wydaje mi się, że mało jest takich dziedzin, które dotyczą tak bardzo wszystkich z nas, jakby tak bardzo determinują jakość naszego życia, na których większość społeczeństwa tak mało się zna. I to jest zarówno kwestia pewnych takich kompetencji, żeby jakby zrozumieć, ocenić, wyrazić zdanie, ale to jest też na poziomie w ogóle bycia zainteresowanym, co widać chociażby przy okazji na przykład wykładania projektów planów miejscowych, na których pojawia się garstka ludzi. O partycypacji i edukacji architektonicznej też dzisiaj będziemy rozmawiać, dlatego jeszcze pytanie może to samo otwierające do Darka. Architektura od samego niebawlęcia kształtuje człowieka i jest najbardziej chyba jako w ogóle otaczająca nas przestrzeń, a wszystko w tej chwili właściwie
no prawie wszystko wokół nas jest w jakiś sposób zbudowane czy zorganizowane, nie jest to krajobraz naturalny, no to ten krajobraz na pewno ma ogromny wpływ na kształtowanie człowieka od najmłodszych lat, więc tutaj czasami dziwią takie, jak się czyta wyniki badań socjologicznych na przykład, w których oczywiście w odniesieniu do szkoły na przykład rodzice odpowiadają, że architektura szkoły nie ma albo ma bardzo małe znaczenie dla nauczania czy wychowania dzieci. Oczywiście jest sporo opracowań na ten temat, jak wielki wpływ właśnie architektura ma, ale też tak jak tu zostało powiedziane, no i to wspomniane, jeśli mówimy o partycypacji, no to też z drugiej strony jak wielkie znaczenie ma człowiek, który kształtuje właśnie tę architekturę, która później kształtuje społeczeństwo. Więc jeśli chodzi o architekturę, to chyba nie każda architektura jest edukacyjna, trzeba tu powiedzieć, i trzeba się zapytać wtedy, jaka architektura może pełnić taką rolę edukacyjną, a jaka być może jest antyedukacyjna. To pytanie należy sobie też zadawać. Będziemy też ten wątek rozwijać i jeszcze Kuba Lewkowicz. Pytanie było, czy w ogóle architektura jest potrzebna, czy może jest zbędna do tego, aby kształtować młodego człowieka i nauczać? Jest kluczowa dla kształtowania jakby edukacji różnych dziedzin. Wręcz jakby winna stymulować, inspirować do uczestników takich, użytkowników takich budynków do innowacji, do osiągnięcia troszeczkę dalej poza horyzonty. Dlatego też jakby ona ma większą rolę niż tylko zwykła funkcja edukacyjna, w której się siedzi, uczy. Więc to jest jakby aspekt według mnie kluczowy, gdzie architektura powinna inspirować, determinować do głębszej refleksji i jakby stymulować młodych ludzi do poznania obszarów jeszcze nieznanych. I też jest elementem być może w dobie niż demograficznego. Architektura też jest jednym z czynników walki o młodego człowieka, które wybierają studia, też być może w jakimś tam procencie zastanawiać się nad tym, gdzie będzie się uczył, w jakiej przestrzeni, i to jest też istotne. Proszę. Zatem architekci mówią, że budynek szkolny jest niezbędny, aby nauczać. Tutaj przedstawiciel nauczycieli mówi, że być może niekoniecznie. Zatem, drodzy Państwo, ja chciałam tutaj zaprosić na sam początek, może aby nasi goście, dwójka gości pokazała swoje prezentacje. I chciałabym zacząć od Natalii Paszkowskiej, która pokaże krótką prezentację na temat wytycznych, opracowanych wytycznych do standardów architektonicznych i funkcjonalnych dla szkół i przedszkoli w mieście stołecznym Warszawa. Następnie Darka Śmiechowskiego, który przedstawi projekt związany z partycypacją, prawda, w projektowaniu budynków dla edukacji. Zatem ja tu udostępniam miejsce. Tak, czy można? Albo wiesz co, chyba tak? Tak. Więc tutaj nieprzypadkowo ta prezentacja zaczyna się obrazem Petera Bruegela starszego, malarza, który podobnie miał bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo i dlatego się upatruje tutaj dorosłych twarzy na tych dziecięcych sylwetkach. To jest taki obraz pokazujący 92 różne zabawy z tamtych czasów, które tutaj uprawiają dzieci w przestrzeni publicznej bez zabawek, tylko wykorzystując tak naprawdę przedmioty ogólnodostępne. I mamy tutaj w tle budynek, prawdopodobnie ratusza. I to jest taka scena pokazująca przestrzeń publiczną, przestrzeń centralną w mieście wypełnioną dziećmi i ich aktywnościami. Myślę, że to jest znamienne, że spotykamy się równo 100 lat po tym, kiedy został wprowadzony w Polsce obowiązek 7-letniej klasy powszechnej. Niedługo później,
pojawiły się pierwsze standardy dotyczące tego, jak szkoła powinna wyglądać, czyli ile powinna mieć klas i jak taka klasa powinna, jakie powinna mieć proporcje. I proszę sobie wyobrazić, że te 100 lat temu w Warszawie były tylko dwie szkoły publiczne, dlatego że w zaborze rosyjskim nie było jakby tego obowiązku siedmioletniej nauki, w związku z czym no, była jakby ogromna ilość infrastruktury do wybudowania. Później były takie kolejne etapy, z czego takie najsłynniejsze to jest jakby w latach 30. inicjatywa prezydenta Starzyńskiego, który postanowił w rok wybudować 10 szkół, zlecając to 10 pracowniom i to się udało i to były bardzo dobre pracownie na dodatek. Natomiast z racji tego, że Warszawa wówczas dysponowała bardzo małą ilością gruntów, zwłaszcza w Śródmieściu, to krytykowano było to, w jakich miejscach te szkoły powstały, a także z racji jakby szybkości ich realizacji, jakość rozwiązań materiałowych budowlanych. Druga taka szeroka inicjatywa to oczywiście są tysiąclatki i do tej pory, mogę się mylić, ale chyba około 48 tysiąclatek jest w Warszawie działających i to jest większość szkół, które działa w Warszawie. I to są takie lekcje, z których też możemy się uczyć, mówiące o tym, co oznacza jakby standaryzacja w budowaniu, jakby szybkie zaspokajanie rosnących potrzeb dotyczących tej infrastruktury. To są takie potrzeby, które wydaje się, że można tymi standardami w jakiś sposób zapełnić, dlatego że budynek szkolny, mimo różnych reform, które przechodzimy, nadal składa się z tego samego podstawowego modułu, czyli klasy. Cały czas ta wielkość klasy oscyluje wokół tego samego rozmiaru, to są te same proporcje, ta sama ilość okien. I dodatkowe funkcje, które się pojawiają, to też nie są jakby rewolucje. Taki nowy wątek w budowaniu szkół pojawił się za czasów profesor Skibniewskiej i jej równolatków, architektów. I to był temat szkoły jako takiego centrotwórczego miejsca w ramach osiedla, kolonii, ale także miasta. I to jest coś, co nam jako architektom jest dzisiaj bardzo bliskie. Mamy wrażenie, że w Warszawie to się w niewielu miejscach udało, że szkoła rzeczywiście funkcjonuje jako lokalne centrum. Takie miejsce, jedno, które znam, to jest na przykład szkoła przy ulicy Paca na Grochowie, która ma wyjście prosto na taki plac przy niewielkiej ulicy, przy którym znajduje się także biblioteka, tam jest mały park i jest to miejsce, w którym ta szkoła funkcjonuje jako taki główny obiekt dla tego obszaru. I my zaczęliśmy rok temu na zlecenie Biura Architektury w Warszawie opracowywanie standardów funkcjonalnych dla nowo projektowanych budynków szkolnych i zespołów szkolno-przedszkolnych w Warszawie. To jest taka praca, która wymagała współpracy z bardzo wieloma różnymi ciałami, bo było to oczywiście Biuro Architektury, ale także Biuro Edukacji, to była Fundacja Szkoła z Klasą, to był Zarząd Zieleni Miejskiej, to było wiele różnych podmiotów, które w różnych ramach swoich kompetencji nam doradzały i udzielały swojej wiedzy. My to jakby za granicą. I tu jest takich kilka jakby punktów mówiących o takich głównych hasłach dotyczących tego, jakie te szkoły chcemy budować. To jest jakby temat wielkości szkoły, czyli 3 i 4 ciągowa, tego, że jest w ramach niej również przedszkole, za chwilę powiem więcej, czemu to jest istotne, że jest to oczywiście szkoła, która pozwala pracować nauczycielom i uczniom w trybie jednej zmiany, że pełni te funkcje, które wykraczają poza ustawowe wymogi i działają na rzecz lokalnej społeczności. Być może ma w związku z tym dodatkowe funkcje, które tę lokalną społeczność obsługują. I także oczywiście jest związana jakby tożsamościowo, kulturowo z miejscem, w którym powstaje. Dużo rozmawialiśmy o samym procesie projektowym. Dlatego, że dzisiaj te szkoły powstają w różnym trybie, czasem w trybie konkursu architektonicznego, czasem w trybie przetargu. Zazwyczaj jest tak, że przyszli użytkownicy nie są włączeni w proces jakby programowania, czy nawet pisania tego programu
funkcjonalno-użytkowego szkoły. To jest jakby związane z takimi naturalnymi ograniczeniami. Nie ma jeszcze zazwyczaj dyrektora. Rodzice, którzy będą zainteresowani tą szkołą przyszłości, w jakimś tam stopniu już są, wiadomo, że już tam mieszkają, już mają dzieci, ale włączenie ich w ten proces też nie jest tak proste. Więc to jest jakby duży temat, jak to zadanie rozszerzyć o te różne grupy zainteresowanych, ale wydaje nam się, że to jest bardzo istotne dla tego procesu i później przynosi dobre efekty, jeżeli chodzi o to, czy on jest ekonomiczny, czy jest elastyczny, czy odpowiada na potrzeby tej lokalnej wspólnoty. I próbując wyłonić takie główne cechy szkoły przyszłości, oparliśmy to na paru filarach. Szkoła wielofunkcyjna, czyli to jest szkoła, która będzie w stanie dostosowywać się zarówno do zmian demograficznych, jak i do kolejnych rewolucji programowych. Budujemy budynki, które muszą później spełniać bardzo różne funkcje, być może nawet w przyszłości przestać być szkołami. Dlatego, jak pokazują przykłady z Europy Zachodniej, no jest taka też dominująca tendencja, że często w starych dzielnicach szkoły przestają być potrzebne i czasem wręcz są wyburzane lub właśnie adaptowane na inne funkcje, natomiast zawsze jest głód nowych szkół w młodych dzielnicach. Dlatego myśląc o szkole, no to jest taki najbardziej skrajny przykład, o którym mówię, że ona przestaje być szkołą, ale musimy myśleć o tym, że ona być może będzie musiała też umieścić inne funkcje, a to, że grozi nam jakaś kolejna rewolucja programowa, to jest, mamy to jak w banku. I oczywiście zmienia się też demografia. Szkoła otwarta to jest właśnie ta szkoła, która jest powiązana z lokalną społecznością. To jest też temat jakby szkół, które działają na zasadzie pewnych takich satelickich układów i być może każda z nich ma jakąś wyjątkową funkcję, która obsługuje inne szkoły w rejonie. Tym samym możemy też optymalizować koszty budowy szkół, tworząc takie właśnie grona, które ze sobą współpracują. Szkoła elastyczna to jest szkoła, która pozwala też wykorzystywać swoje przestrzenie na różnego typu funkcje. To jest, nie wiem, przykład stołówki, która jest jakby bardzo zajęta, ale przez krótki wycinek czasu w sumie w środku dnia, a może też obsługiwać jakby różne inne zadania. To jest temat świetlicy. Cały czas spotykamy się z tym, że w tych programach funkcjonalno-użytkowych dla dużych szkół jest wpisanych nawet kilkanaście świetlic, a spokojnie tę funkcję mogą pełnić po prostu klasy szkolne, które są do tego przystosowane. Więc to jest też jakby myślenie o tym, jak elastycznie te funkcje programować, umieszczać w ramach szkoły i wyposażać. I szkoła zrównoważona to oczywiście jest kwestia materiałów, z których budujemy, strategicznych decyzji dotyczących instalacji, dotyczących optymalizacji, ukierunkowania względem kierunków świata, nasłonecznienia ścian, jakości klimatów w środku szkoły. I szkoła w mieście to jest taki temat, który jest nam bardzo, bardzo bliski i jest dla nas bardzo ważny, bo czujemy, że to jest taki temat jakby zaniedbany trochę w Warszawie. Czyli chyba taki widok, który wszyscy znamy, to jest szkoła, do której się podjeżdża i jest taki zasiek różnego typu bramek, które mają oczywiście w domyśle chronić dzieci przed wybiegnięciem na ulicę. Natomiast one też jakby skutecznie tą szkołę wycofują gdzieś z bieżej ulicy czy placu, odgradzają od normalnego życia i sprawiają, że ona przestaje być jakby istotnym aktorem w tym życiu jakby publicznym. I wydaje nam się, że plac wejściowy przed szkołą, który jest miejscem dobrze zaprojektowanym z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale jest miejscem otwartym, gdzie można się też spotkać po lekcjach, gdzie czujemy się dobrze, gdzie wiemy, że też jest to plac wejściowy do jakichś innych funkcji towarzyszących, jest bardzo jakby dobrym kierunkiem. To oczywiście nie jest nowy kierunek, bo to jest już to, co profesor Skirmiejska na przykład próbowała kiedyś robić i mówiono o tym, że to ma też właśnie obsługiwać te różne inne funkcje. I tutaj mamy taki na następnym slajdzie przykład szkoły,
akurat nie polskiej. Nie, przeskoczyć dalej. To jest szkoła z takiego niewielkiego miasta Bolzano we Włoszech, którą akurat miałam okazję w tym roku zwiedzać. Tam jest na innym slajdzie taki widok z góry, pokazujący urbanistykę. O, to jest generalnie taka dzielnica, gdzie są budowane nowe społeczne kwartały, osiedla mieszkaniówki. A tu jest plac nomen omen Maria Montessori, na którym znajduje się szkoła podstawowa i przedszkole. I proszę zwrócić uwagę, że to jest po prostu centralny plac tej dzielnicy, gdzie po środku tego placu są usytuowane dwa budynki pełniące funkcje edukacyjne. I to ma też dla mnie taki wyraz symboliczny, że też są tacy socjologowie, którzy mówią o tym, że my w ogóle dlatego mieszkamy w miastach, żeby wspólnie wychowywać, opiekować się i edukować nasze dzieci. Bo jest nam tak łatwiej to ogarnąć. I myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy się wszyscy zmagamy z korkami i ze smogiem, to dla wielu ludzi, jeżeli się ich spytać, czemu nadal są w mieście, to są dlatego, że chcą zapewnić dobre szanse edukacyjne swoim dzieciom. Więc postawienie tak symbolicznie tych budynków edukacyjnych jakby w sercu tego nowego założenia urbanistycznego wydaje mi się takim pięknym gestem. Nie mówiąc o tym, że to animuje ten cały plac o różnych godzinach. Rano, kiedy te dzieci przychodzą, po południu, kiedy są odbierane. Co więcej, w ramach tego przedszkola tutaj jest taki od strony wejścia, cała taka przestrzeń, to się nazywa Familie Centrum, czyli rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do przedszkola, a mają dzieci mniejsze, które jeszcze nie są objęte tym programem przedszkolnym, mogą tam spędzić z nimi czas, nie muszą od razu wracać do domu. Czyli gdzieś jakby cały czas zostają jakby w tej przestrzeni publicznej. Ten fragment z kolei szkoły podstawowej jest ogólnodostępną biblioteką. Część sportowa też jest jakby dostępna z zewnątrz. I no, marzy się, żeby takich szkół było w Warszawie, docelowo w Polsce więcej, które tak jakby istotną rolę pełnią dla funkcjonowania miasta. Lokalnej społeczności? Tak, tak. Stają się też takim jakby dla tej nowej też dzielnicy, która tu powstaje, no takim jakby absolutnie tożsamościowym elementem. To możemy może przeskoczyć, bo już chyba za bardzo się rozgadałam. To są jakieś schematy, jak to właśnie funkcjonuje. To może jeszcze następne. Więc w tych standardach dużo uwagi poświęcamy temu, jak powinna być zagospodarowana działka szkoły. Absolutnie wychodząc też od jej wielkości, proporcji. Potem wchodzimy jakby w głąb szkoły, rozpatrując jakby układ funkcjonalny na podstawie tych dużych klocków, też tego, jak działa ze sobą szkoła i przedszkole, co jest też jakby optymalnym modelem, bo wtedy możemy racjonalizować tą infrastrukturę, blok administracji, kuchnia, sport, to wszystko wtedy obsługuje te dwie placówki naraz, więc jest to dużo jakby rozsądniejsze. Też proponujemy klastrowanie trzech, czterech klas, to są te schematy na dole, czyli budowanie takich mniejszych zespołów, które są zorganizowane wokół przestrzeni komunikacji i rekreacji. I potem dalej w standardach wchodzimy w coraz większy detal, czyli mówimy już o poszczególnych pomieszczeniach. Tworzymy dla nich takie jakby karty, gdzie rozpatrujemy przestrzeń biblioteki, przestrzeń stołówki, przestrzeń holu wejściowego, każdą po kolei, mówiąc o tym, w jaki sposób ona może być zlokalizowana optymalnie w obrębie szkoły, ale też jakby w relacji do innych pomieszczeń, po tym, jak może być ukształtowana, jak może być wyposażona. Czyli zrobiliśmy taką próbę, ponieważ te poprzednie jakby historyczne próby standaryzacji sprowadzały się na koniec do modelowych szkół, które były powtarzane. Nie uważamy, że to jest jakby dobry model na dzisiaj, żeby narysować kilka szkół i potem próbować je wciskać w różne działki, ale mamy wrażenie, że zebranie wiedzy wielu fachowców mówiących o tym, jak taką szkołę budować z poszczególnych klocków, jest dobrym tropem, żebyśmy się wszyscy nie uczyli tego od początku. Tutaj są już szczegóły dotyczące proporcji klas, tego, że może kwadratowe klasy są optymalniejsze niż prostokątne, ale jeżeli jesteśmy skazani na prostokątne, to jak je kształtować. Później mamy tematy mówiące o jakości klimatu, doświetlenia, na koniec materiały, kolorystyka, wykończenia. Czyli tak jakby
od tego takiego szerokiego obrazu, jak funkcjonuje szkoła w mieście, do najdrobniejszych detali. I to opracowanie jest teraz na takim etapie, że zakończyliśmy całą tę pracę merytoryczną. Pracuje teraz nad tym redaktorka i grafik i spodziewamy się, że zostanie to wydane w lutym przyszłego roku. Przepraszam, dziękuję. Czy mogę jedno pytanie małe? Może zostaniemy pytania na koniec jednak. To króciutko. Tak, ja myślę, że jeżeli do prezentacji, to warto... To proszę nie podchodzić, ale już powiem. Czy w tych standardach jest jakiś element łączenia szkół z domami kultury? Jest taka sugestia mówiąca o tym, że w momencie tego planowania szkoły, tworzenia tego programu funkcjonalno-użytkowego, należy jakby rozpoznać potrzeby lokalnej społeczności i zobaczyć, czy jest na przykład biblioteka publiczna już, czy nie. Czy jakieś właśnie funkcje typu dom kultury są już zapewnione, czy jeszcze ich brakuje. Bo ta optymalizacja oczywiście polega na tym, że jeżeli już się uruchamia taki ogromny proces inwestycyjny, jakim jest budowa szkoły, to w ramach tego czasem jest sensownie jeszcze dorzucić coś, co będzie jakby uzupełniać braki na polu, nie wiem, edukacji czy jakby zbieżnych potrzeb w danym rejonie. Natomiast no nie mówimy jakby konkretnie, jakie to powinny być funkcje. Dobrze, to jeżeli nie ma więcej tutaj pytań odnośnie tej prezentacji, to zaprosimy Darka Śmiechowskiego. Kolejna prezentacja należy do niego. Jeżeli będą jakieś takie krótkie pytania, po to też poprosimy. Tak, ja może tak nawiązując do tego jeszcze, co Natalia powiedziała, bo właśnie to, co tu jest później w tych szczegółach rozwijane w tym przewodniku do projektowania, to są wzorce projektowe właściwie. Jeśli mówimy o wzorcach projektowych, to zapewne Państwo znacie wzorce projektowe Christophera Alexandra, no, takie ponadczasowe wzorce, które spisane były jakiś czas temu już, no ale po pierwsze one oparte są na wielowiekowej tradycji, czy też w studiach tego, co się sprawdziło od wieków w ogóle jako miejsca funkcjonujące dobrze, czy przestrzenie funkcjonujące najlepiej. Takie bardzo humanistyczne podejście i tu mi się kojarzy właśnie Aleksander, który jest takim moim ulubionym pewnie do czytania i polecam naprawdę w jego książce Język wzorców przeczytanie sobie o przestrzeniach właśnie, które są najlepsze dla młodzieży, czy najlepsze dla dzieci. Jeśli chodzi o związki edukacji i architektury, to pewnie jeśli o tym mowa głębiej, to pewnie warto zwrócić uwagę na ten wątek zrównoważenia, który tam był podjęty. W tej chwili jesteśmy w czasach, kiedy to zrównoważenie zaczyna coraz bardziej istotnie nam się rysować jako pewien koncept do interpretacji, reinterpretacji. Oczywiście słowo zrównoważony rozwój to niektórych już może znudziło, zanim zostało zrealizowane jako idea, ale myślę, że w nim jest swoja pojemność, której należy korzystać. I teraz jeśli mówimy o tym, no to na pewno te dwa wątki, które są właśnie w tej idei zrównoważenia, są istotne. Pierwszy wątek to jest ta właśnie ekologiczność rozwiązań. Mówimy o tym, że szkoła być może powinna być właśnie przykładem też takich rozwiązań proekologicznych, właśnie zdrowych rozwiązań, które by sprawiały, że sama szkoła ma taką istotę w sobie edukacyjną. Tutaj mowa o przedszkolu pasywnym,
czy on pewnie będzie zaraz. To jest jedna sprawa. A druga sprawa w zrównoważonym rozwoju to jest ten aspekt społeczny. Jeśli mówimy o społecznym, no to co mówił tu pan Adam Hornung i wspomnieliśmy później jeszcze więcej, to właśnie udział użytkowników w kształtowaniu przestrzeni. Bo to sprawia, że możemy budować spójne społeczeństwo. Jak zaczynamy uzyskiwać pewne spoiwo do budowania społeczności czy społeczeństwa, dzięki temu, że ludzie czują swoją sprawczość, swój wpływ na to, co się wokół nich dzieje. I jeśli te dwa wątki podejmiemy i zobaczymy, jak mało mamy w gruncie czasu wszyscy, jak tu siedzimy i jak mało czasu ma być może ludzkość do zmiany pewnych dróg, w które zabrnęła i być może powinna w jakiś sposób zmienić sporo sposobów podchodzenia do tego otoczenia, czy do siebie nawzajem. Ludzie powinni może inaczej zacząć w gruncie rzeczy żyć. No, być może właśnie to, co mówi Ilicz, to też ma związek. Więc skoro jest mało czasu, no to być może warto wchodzić w takie projekty, które dosyć szybko sprawiają, że można coś zrobić, że można coś zmienić. Tutaj była mowa o nowych szkołach. My jako taka grupa ostatnio od 2 lat się zajmujemy, czy od kawałek, może troszkę dłużej na uczelni, ale sporo się zajmowałem tym wcześniej w różnych grupach. Zajmujemy się wnikaniem w takie sytuacje, w których można w istniejących czy to szkołach, czy przedszkolach, domach kultury, bibliotekach zmienić coś na lepsze, co w dużej mierze, w wielu przypadkach powoduje taki efekt kuli śniegowej, jak się okazuje, bo jak się wejdzie gdzieś i zacznie się coś robić z ludźmi, to okazuje się, że to jedno małe działanie zaczyna powodować następne działania i to rośnie. I właśnie w tym roku, zaczęliśmy w zeszłym, ale w tym roku no, myśmy też przygotowali taki poradnik, ale właśnie dotyczący tych zmiany przestrzeni istniejących. I on się nazywa Razem Zmieniamy Przestrzeń, to będzie dostępne w internecie. Ja tylko w skrócie powiem, o czym on jest, bo on jest o udziale młodzieży w współkształtowaniu swojej przestrzeni, głównie udziale w zmianie pewnych przestrzeni wybranych. I poradnik jest oparty na pilotażu. Myśmy właśnie, tak jak powiedziałem, wniknęli w 6 instytucji, 2 szkoły, 2 biblioteki, 2 domy kultury i mieliśmy tutaj w związku z tym sporo doświadczeń. Pozwoliliśmy sobie jako autorzy, a autorem jestem ja i pani profesor Barbara Lewenstein jest współautorką z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, związanego z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. No, radzimy, jak krok po kroku zmieniać takie miejsca. To są bardzo proste kroki, jest ich 10. 2 z nich są na przykład warsztatami projektowymi, warsztatami, w których razem pracujemy właśnie z młodzieżą, a pracują prawie że rówieśnicy, bo pracują, no, pracowali w tych warsztatach studenci Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Architektury Wręcz, wspólnie z studentami Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i w efekcie tych warsztatów udało nam się wykonać ciekawe koncepcje, ale też takie małe realizacje. I tutaj pokazujemy po tych krokach, jest część druga. Pierwsza część to jest opis tych 10 kroków właśnie, w których można oczywiście dojść do czegoś
razem, a w drugiej części pokazujemy efekty pilotażu, czyli pokazujemy, jak można uczynić często z przestrzeni nieciekawych, pewnych zamkniętych, mało atrakcyjnych, przestrzenie bardziej otwarte i atrakcyjne. I tu jest ileś tam przykładów takich często pokazanych w taki prosty sposób, typu jak było wcześniej i jak można to zrobić. Część z tych projektów została rzeczywiście w jakiś sposób już w małym stopniu zrealizowana. Teraz może pokażę jeszcze taki, szybko pokażę projekt, jeśli można tutaj wrócić do tych zdjęć. One tu tkwią. Tutaj. Tak. I tu tylko dla pokazania pewnego przykładu, jak można wejść do szkoły z takim projektem partycypacyjnym i dojść całkiem daleko, czyli zmienić przestrzeń, w tym przypadku w liceum Klementyny Hoffmanowej. Pracowaliśmy nad nową biblioteką szkolną w sali, która dotychczas pełniła rolę na takiej quasi sali gimnastycznej. Warsztaty w trzech grupach. Trzy grupy osiągnęły trzy takie, można powiedzieć, wstępne koncepcje. Z tych koncepcji to jest praca warsztatowa. Jedna z grup paląca się swoją taką właśnie wstępną koncepcją. Dyskusja. Po czym w wyniku pracy już naszego zespołu projektowego można było uzyskać, a to jest taka właśnie rozpisana bardzo prosto koncepcja funkcjonalna, pewne propozycje projektowe. No i szkoła u nas zamówiła projekt wykonawczy. Udało się zrealizować. Otwarta została biblioteka oficjalnie w zeszłym tygodniu, a działa już od września. Co jest ciekawe, to dwa miesiące działania pozwoliły już na pewną ewaluację tego i sprawdzenie, jak taki projekt przygotowywany wspólnie z młodzieżą jest, no chyba można stwierdzić, jest projektem, który sprawia, że w czasie użytkowania właściwie tam nie ma żadnych problemów. Często takie projekty wykonywane, można by tak nazwać, z daleka jakby tej sytuacji. My pracujemy w tej przestrzeni z tymi użytkownikami, którzy później z tego korzystają. No często w porównaniu z wieloma projektami, które widzimy, można stwierdzić, że ta metoda ma, przepraszam, bo tu się obróciły zdjęcia, ma duży sens. No została otwarta i działa. No w każdym razie, podsumowując krótko, to pewnie warto po pierwsze byłoby polecić wszystkim, jak już będzie dostępny dla wszystkich ten poradnik w internecie, to warto pewnie z niego korzystać. On jest bardzo prosty i myślę, że może się wydawać w wielu miejscach zupełnie oczywisty, ale ta nasza praca w jakiś sposób dowodzi, że to takie wcale oczywiste nie jest. Także warto zwracać na te dwie sprawy uwagę. To znaczy, tylko jedno pytanie, a przez kogo ten poradnik jest wydawany i dla kogo był robiony? Poradnik jest wydany przez Miasto Stołeczne Warszawa, czyli my wykonaliśmy poradnik na zlecenie miasta i firmowany jest przez Miasto Stołeczne, przez Akademię Sztuk Pięknych i przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Teraz przejdziemy już jakby do właściwej debaty. Tutaj w pokazywanych przez Was prezentacjach kilka takich wątków pojawiło się wspólnych. Jeden z nich, który mnie
powiedzmy, na który zwróciłam uwagę i który uważam, że jest bardzo ważny też w procesie kształcenia, jest motyw partycypacji. Zresztą ten poradnik też o tym mówi, tak? Razem zmieniamy przestrzeń, razem. To jest wątek, który moim zdaniem w zasadzie go brakuje, jeżeli chodzi o architekturę szkół w Polsce. Przy architekturze zwróćmy uwagę na to, że w latach 20. już architekci modernizmu wchodzili w tą partycypację, to znaczy pytali przyszłych użytkowników o to, jak oni chcą mieszkać, jakby chcieli, żeby wyglądały ich mieszkania, tak? Potem na długi czas trochę o tym zapomnieliśmy. Obecnie, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, no to jest budownictwo, które jest rzeczywiście pod tego użytkownika, prawda, kształtowane. Bardzo rzadko się zdarza, że domy wielorodzinne są kształtowane pod konkretnego użytkownika, ale to też czasami ma miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o budynki szkolne, to wydaje mi się, że na gruncie polskim jest to dosyć prekursorskie, a jest to motyw, myślę, że bardzo ważne, ponieważ tak jak wiemy, partycypując, robiąc coś wspólnie, wchodząc w pewne procesy, jednocześnie stajemy się za to współodpowiedzialni po prostu. Natomiast polska szkoła jest taką szkołą dosyć, myślę, że to chyba wszyscy się zgodzimy, taką hieratyczną, prawda? Bardzo dużo ma w sobie takiego elementu właśnie niedemokratycznego. I tu będzie moje pytanie, ponieważ tak się pozwoliłam pewnymi refleksjami swoimi podzielić. Natomiast ja również przytoczę dwa cytaty, bo też tak jak Kasia lubię cytaty i następnie będzie moje pytanie. Więc pierwszy cytat Jeffrey'a Kennedy. TED Education 2013 na tej konferencji wygłosił. Gdy ludzie umierali na polio i posługiwali się telefonami na korbkę, to uczyliśmy się w taki sam sposób jak dziś. I kolejny jakby kontynuujący ten wątek. Wszystkie systemy edukacji na świecie są dzisiaj ulepszane, ale ulepszanie już nie pomaga. Ulepszanie złego systemu nie ma sensu. Potrzebujemy nie ewolucji tego systemu, a rewolucji. Edukacja musi być przekształcana w zupełnie coś innego. Z kolei Ken Sir Robinson również na tejże konferencji. I tutaj pytanie właśnie do szanownych prelegentów. Mówimy właśnie o nowej jakości w tej architekturze skierowanej do szkół. Natomiast ja się tak zastanawiam, po pierwsze, jak ta architektura, czy ona rzeczywiście to wszystko, bo tam jest bardzo dużo ciekawych też wątków, Natalia, które przedstawiałaś w tych wytycznych. Czy z tego całego zasobu nasza polska szkoła w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, jest w stanie skorzystać? Albo można to odwrócić, też to pytanie. To znaczy, czy te projekty nie mają szansy trochę być takim wytrychem, które od dołu troszkę zaczną rozsadzać ten nasz właśnie skostniały system edukacji? To myślę, że od Natalii tutaj bym zaczęła. Ja może dopowiem, że częścią naszej pracy przez ten rok były też takie studyjne wizyty w wybranych szkołach i rozmowy z osobami, które zarządzają tymi szkołami. I niektóre były naprawdę bardzo pozytywne i napełniły nas ogromnym optymizmem. Ale tak nawiązując do tego, co powiedziałaś, to skupię się na takich rzeczach, które mnie najbardziej uderzyły. I to jest na przykład kwestia tego, jak traktujemy dzieci pod kątem ich samodzielności. I proszę mi uwierzyć, że są takie szkoły, w których na etapie budowy dyrektorka na przykład prosi, żeby przesunąć wszystkie kontakty do światła na tyle wysoko, żeby były poza zasięgiem dziecięcych rączek, bo nie chcę, żeby one same to światło zapalały i włączały. Że są takie sytuacje, w których szafki nie mogą być na przykład na kot, bo przecież dzieci zapomną kot do szafki swojej. Moje dzieci wszystkie kody w domu obsługujące wszystkie urządzenia znają lepiej ode mnie, więc nie wiem skąd takie podejrzenia. Też coś, co jest na przykład standardem w publicznych przedszkolach, nad czym jakby osobiście ubolewam,
To jest sytuacja, w której dzieci w jednej sali uczą się, bawią, śpią, jedzą. A pomijając jakby aspekt jakby oczywisty, higieniczny, to jakby patrząc na przykład jakby za granicę lub niektórych przedszkoli, które funkcjonują w naszym kraju, to, że dzieci jednak o jakiejś danej godzinie idą do stołówki, siadają przy stole, same się obsługują, same sobie nalewają picie, nawet 3-latek jest w stanie już sobie nalać to picie, same sobie wybierają komponenty swojego posiłku, sprawia, że obdarzamy je pewnym zaufaniem i uczymy jednak radzenia sobie w tym świecie. I wydaje mi się, że nasz system, za którym podąża infrastruktura, dąży do tego, żeby tych młodych, małych obywateli totalnie upupić i sprawić, że oni są coraz bardziej ubezwłasnowolnieni i coraz mniej samodzielni. I też to jakby takie rozmowy z osobami, które zarządzają placówkami, które się zajmują już później rozwiązywaniem tych problemów, czyli różnymi terapiami integracji sensorycznej, takiej innej, jakby bardzo to podkreślają, że dzisiaj zaniedbane dzieci to nie są dzieci, które są głodne, znaczy takie dzieci na pewno też są, ale mówiąc jakby o Warszawie, na przykład ku pracy, jestem po takiej rozmowie, to nie są dzieci, które są głodne, które siedzą na podwórku, które są źle ubrane i tak dalej, tylko to są dzieci, które są na przykład wożone bardzo długo wózkiem, chociaż umieją już chodzić, które są wnoszone po schodach, które są karmione, którym się nie daje noża naprawdę do 10 roku życia. To są dzieci, które też niestety spędzają bardzo dużo czasu przed iPadami i telefonami, bo to jest jakby łatwy sposób, żeby rodzic zmęczony miał trochę czasu dla siebie. I to są jakby zupełnie inne tak naprawdę problemy cywilizacyjne, z którymi musimy się dzisiaj zmagać, niż dzieci, niż na przykład moje pokolenie, tak? No, my raczej mieliśmy tej samodzielności wręcz jakby za dużo. Byliśmy za mało zaopiekowani, patrząc na dzisiejsze standardy. I myślę, że musimy na tym się dzisiaj skupiać, myśląc o tym, jak też jakby projektować. Ale ponieważ ta infrastruktura będzie musiała też obsłużyć jeszcze kolejne pokolenia, które będą miały jeszcze inne problemy, których dzisiaj chyba nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, to musimy też, tak jak mówiłam, jak myśleć o tym, na ile ona może być jakby optymalna, elastyczna, otwarta jakby w swojej strukturze. Poproszę również tutaj Darka Śmiechowskiego, również o odniesienie się do mojego pytania. Czy myślisz, że jest taka szansa, że właśnie te nowe projekty wpłyną na to, że po prostu polski system edukacji zacznie się trochę tak oddolnie zmieniać? Czy to jednak nie tędy droga? Pewnie, jak się uda coś rzeczywiście budować według tych rad, no to to tak, oczywiście to będzie pewnie na początek mały procent tych placówek, które są, bo przecież mnóstwo szkół istnieje, a te, które się nowe wybudują, to będzie tam gdzieś tam kilka lepsze będzie, ale to jest być może mały taki ogólny wpływ, chociaż pewnie ta szansa jest, ale chyba to powinna iść równolegle, to znaczy zmiana systemu edukacji powinna iść równolegle z tymi wszystkimi nowymi sprawami, bo jak sobie słyszymy o szkole, lubimy podawać przykład Finlandii. Więc jak słyszymy i widzimy szkołę w Finlandii taką współczesną, no to oczywiście te sprawy są tam zrealizowane. To są nawet takie eksperymenty, żeby nawet nie było klas, czyli żeby ta przestrzeń w jakiś sposób była tak zorganizowana, że jest wspólna przestrzeń z pewnymi aneksami. Znaczy tak jak się kształtuje przedszkola właśnie Montessori czy inne szczególnie w edukacji alternatywnej. Ale z drugiej strony trzeba też patrzeć na system edukacji, jaki jest. No, myśmy mieli to forum edukacji architektonicznej, z którego też pewne wnioski jeszcze nie są skonsumowane, ale w jakiś sposób wynikło, że być może to jest tak, że w pierwszych latach tej edukacji inaczej powinno się do tego podchodzić, a w następnych latach inaczej. Bardzo istotny jest właśnie ten wiek. I mówiliśmy, że być może na początku istotna jest praca właśnie z pewnymi tematami,
z dziećmi, a później może wprowadzanie powoli przedmiotów. To też pytanie, czy te klasy przedmiotowe od razu muszą być, czy to powinny być może jakieś grupy, które wspólnie pracują nad jakimiś sprawami, a później dopiero się specjalizują. No tutaj wielka jest jeszcze długa, wielkie zadanie i długa droga przed ludźmi, którzy się tym interesują i się na tym trochę jednak znają. No tutaj wielka, pewnie byłaby nadzieja, że te osoby się tym będą zajmowały. O zmianie systemu edukacji w zasadzie mówi się od początku XX wieku, prawda? Tutaj cytowany Ilicz, no to 70 lata mamy, prawda, już XXI wiek i dalej mówimy o tym, że wzbiera no, ten proces jak tsunami, że on musi w końcu się pojawić. Dlatego zastanawiam się, czy to właśnie to, że projektując te nowe standardy szkoły w tych nowych standardach, architekturę, która pomaga demokratyzacji i też sprawia, że dzieciaki no, czują tą przestrzeń wspólną, a przede wszystkim podoba mi się to określenie, właśnie nie są takie ugłupiane, tak? Są jakby podmiotowe. Czy to właśnie też może nie wpłynąć pozytywnie w dalszym oczywiście etapie w ogóle na rozsadzenie troszeczkę tego systemu, na co no, nie ukrywam, myślę, że wszyscy tutaj trochę liczymy. Panie Adamie, Pan jako nauczyciel, co Pan o tym sądzi? Otóż wydaje mi się, że architektura jest mi bardzo bliska, ale nie jestem architektem. Pewnie gdybym się urodził po raz drugi, to bym nim został, bo zawsze o tym marzyłem. Ale rzeczywiście moją pierwszą naturą jest bycie nauczycielem. I to tutaj, na co zwrócili uwagę moi przedmówcy, jest niezwykle ważne, żeby edukacja była determinowana, czy jakby edukacja prowadziła do samodzielności. Taki miałem odruch, jak tutaj Monika, jeśli pamiętam, kiedyś, przepraszam, Natalia wspomniała o rodzicach, którzy mają taki odruch wyręczenia dzieci. Tak popatrzyłem po sali, czy z kolei nasi goście patrzą po sobie, czy przypadkiem nie dotyczy to też ich, bo wydaje mi się, że to dotyczy też w dużej mierze mnie i mojej relacji z moją dwójką dzieci, bo wydaje mi się, że po prostu każdy ma taki odruch w tej chwili. Nie wiem, być może to jest po prostu uderzenie w jakiś drugi biegun w stosunku do tego, co myśmy mieli, jakbyśmy byli właśnie w sposób niewystarczający zaopiekowany. Co powinna zrobić z tym edukacja? Wydaje mi się, że w pewnym sensie rozwiązaniem jest ta partycypacja. I to widzę na przykładzie dwóch szkół, w których pracowałem. Pierwsza szkoła, czyli Liceum Sępołowski na Żoliborzu, do której przyszedłem do szkoły, do pracy 10 lat temu, to w centrum tej szkoły było biuro nauki jazdy naprzeciwko sekretariatu. I myśmy w pewnym momencie w ramach kształtowania przestrzeni przeprowadzili taki totalny proces. Wtedy mnie się wydawało rzeczywiście nie do przejścia, też w związku z małą przychylnością ze strony dyrekcji, administracji szkoły. Myśmy zdołali usunąć pana, który tam od lat, nie wiem, 80. wynajmował tą przestrzeń i zbudował sobie taką budkę z plexi. I zrobiliśmy w centrum tej szkoły, w holu, taką przestrzeń dla uczniów. Zrobiliśmy to w sposób w pełni partycypacyjny. To znaczy, jeden z rodziców nad tym czuwał, pan Leszek Chojnacki, architekt. Myśmy sobie to narysowali, on dokonał jakichś wizualizacji, robiliśmy wspólne pomiary, zrobiliśmy taką diagnozę potrzeb. No i wyszło rzeczywiście fenomenalnie, to jest ulubiona przestrzeń w szkole, mimo że jest naprzeciwko gabinetu dyrekcji. Socjalnie jest oczywiste, że taka przestrzeń powinna być ulubioną, a jest. I drugi przykład to jest szkoła, w której obecnie pracuję. Szkoła, która, czyli właśnie szkoły Cecylii Platers z Werkówny przy ulicy Pięknej, budynek z lat 80. XIX wieku z wieloma ograniczeniami, projektowany na potrzeby szkoły z poprzedniej epoki,
Mało tego, to są tak naprawdę cztery budynki. Jeden z tych budynków, który stanowi siedzibę liceum, nie był projektowany na budynek szkoły, tylko na budynek mieszkalny. Był w pełni anfiladowy, bardzo trudna przestrzeń do zaaranżowania. Ja przyszedłem do tej pracy 3 miesiące temu i zanim do niej przyszedłem, to ten budynek był w remoncie, bo wcześniej był wynajmowany przez hostel, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie remont został zrobiony w sposób antypartycypacyjny. To znaczy administracja tej szkoły, czy właściciele tej szkoły po prostu tak sobie wyobrazili, że on będzie takim, no, tworzył wrażenie literności, jest bardzo elegancki ten budynek. W efekcie po 3 miesiącach pracy i moich intensywnych próbach, żeby oni, ci uczniowie się zagnieździli, zrobili taki nesting z prawdziwego zdarzenia tej szkoły, tam nawet jeden plakat nie został powieszony. Oni nic z tą przestrzenią nie robią. To jest dla nich przestrzeń w pewnym sensie obca, chociaż oni mówią, że tutaj naprawdę nic nie potrzeba, tutaj wszystko jest ładnie. Tak? I wyobrażam sobie, że to był wielki błąd, który został popełniony w ramach tego procesu wyręczania ich. Ale też w ramach procesu, który wynika z wszystkich tych obiektywnych trudności, którym towarzyszy partycypacja. Bo partycypacja jest strasznie trudna. To jest znalezienie rodziców, którzy chcieliby wziąć w tym udział, czy uczniów, zanim oni staną się realnie uczniami tej szkoły. To jest duży problem. Natomiast jakby na przykładzie tej szkoły widzę, jakim problemem jest unikanie partycypacji. Ale na pewno partycypacja nie rozwiąże wszystkich problemów polskiej szkoły. Tych problemów jest zbyt wiele, żeby tym gestem ją rozwiązać, ale na pewno warto w nią inwestować. Na pewno o wszystkich tych problemach dzisiaj nie powiemy. Dzisiaj skupiamy się na architekturze, jak ta architektura może też odpowiedzieć właśnie na pewne wyzwania edukacji i jak też oczywiście rozwiązać być może pewne problemy. Jeszcze kontynuując wątek do Jakuba, mam pytanie, czy projektując to przedszkole w Danii, przedszkole pasywne, tutaj ten wątek partycypacyjny w ogóle pojawiał się, czy zostało, na jakiej w ogóle zasadzie, czy to było zlecenie tutaj miasta, czy też konkurs? Chciałam jeszcze o to. Czy gmina była organizatorem tego przed rozpoczęciem tego konkursu zostały przeprowadzone warsztaty, w których było jasno określone, jakie są wymagania poszczególnych jakby grup czy ludzi użytkujących ten budynek. I na tej bazie został zrobiony konkurs. My ten konkurs wygraliśmy. I oczywiście jednym z kryteriów wyboru też pracownik była kwestia doświadczenia w projektowaniu budynków pasywnych. Aby ci młodzi ludzie od małego wychowywali się, a jak wiadomo, spędzały dużo czasu jakby w pracy, też dzieci dużo spędzały czasu w przedszkolu, jakby wychowywały się w zdrowej atmosferze, gdzie powietrze jest naprawdę wysokiej jakości. I jakby to było cały projekt, konkurs został uprzednio poprzedzony takimi warsztatami i spisaniem tego briefu dotyczącego właśnie tej materii. A jeszcze chcąc troszeczkę się odskoczyć od wątku pierwotnego, to fajnie, że odklejamy się od pewnego stereotypu szkoły jako budynku, gdzie mamy ciemny korytarz, kilka sal lekcyjnych bardzo małych, po drugiej stronie mamy długi pokój nauczycielski, każdy nauczyciel ma swój pokój, patrząc jakby optyką naszego doświadczenia pracowni, która zrealizowała szkoły wyższe, Wydział Biologii i Wydział... Za chwilę spytam. To jest fajna tendencja, kiedy odklejamy się od pewnych stereotypów, kiedy powoli upada mit smutnej szkoły, a ta szkoła zaczyna być teraz dostosowana tak naprawdę do potrzeb użytkowników. I to jest bardzo ciekawe. I taka jest kombinacja, jakoś to bardzo daleko i kompletnie demolując pewnego rodzaju stereotypy. Ostatnio też jest taki ciekawy projekt, na razie koncepcyjny, nazwany Nursery Field Forever,
Jest to grupa architektów z Holandii i z Włoch. Stwierdzili, że ciekawym pomysłem byłoby połączenie farmy z przedszkolem. Dzięki temu małe dzieci od samego początku uczą się, przyswajają, uczą się empatii do zwierząt, poznają środowisko, w którym żyjemy w sposób naturalny, że mleko to nie jest mleko, prawda, ze sklepu, tylko mleko pochodzi od krowy. I to jest ciekawy element, gdzie łączą się pewne dwie funkcje i uważam, że to jest super kierunek i tak być powinno. Ja w takim razie chciałam jeszcze powrócić do pytań do Adama i do Kuby i spytać, dużo krążymy tutaj wokół tematu partycypacji. Ta partycypacja właściwie się przez cały czas pojawia i cały czas tutaj wypływa. Jednak ja mam przed sobą dokument, który jest dokumentem mówiącym o kompetencjach przyszłości. I do Adama moje pytanie jest właśnie o te kompetencje przyszłości. Jakie to są? Ja tutaj w kontekście partycypacji wyczytałam, że przede wszystkim jest to współpraca z innymi i jak architektura może odpowiadać na te kompetencje przyszłości. A do Jakuba mam pytanie, kompetencje przyszłości i projektowanie budynków dla trochę starszego odbiorcy, czyli dla studentów, czyli opowiedzenie trochę o naszym sąsiedzie, czyli jak wyglądało to projektowanie Wydziału Lingwistyki. I może zaczniemy od Adama, później od Kuby, Adam, który po prostu powie, jakie są te kompetencje przyszłości i właściwie o co w tym wszystkim chodzi. Rozumiem, że bazujemy na raporcie DELAB-u, tak? Czy rzeczywiście jakoś kilka miesięcy temu powstał taki raport jednej z komórek Uniwersytetu Warszawskiego, ja nie wiem, jak ona jest w uniwersytecie zamocowana. Znamienne jest, że zostało to współfinansowane przez Google. W związku z tym ma to rzeczywiście jakąś wartość, która pewnie przekłada się na pieniądze, jak mniemam. Te kompetencje przyszłości, które zostały w tym raporcie wskazane, były podzielone na trzy kategorie. To są kompetencje społeczne, poznawcze i techniczne. W całym tym raporcie, który jest dość szokujący, stawia się tezę, że to, co przyniesie przyszłość, ale nie taka 2040 czy 2080 rok, tylko 2020 rok, należy w sposób diametralny zmienić sposób uczenia. Ten raport dotyczy uczelni wyższych, ale wydaje mi się, że idealnie się odnosi do szkół średnich i podstawowych. Myślę, że to w związku z tym, że uniwersytet zamawiał po prostu. Tak. Myślę, że nie ma co szczegółowo omawiać tych kompetencji. Warto przejrzeć sobie ten raport, ale w dużym skrócie oni wyszli z założenia, że w związku z coraz większą obecnością botów, robotów, rozmaitych androidów w przestrzeni, w rozmaitych zawodach, niektóre zawody, czy wiele z tych zawodów będzie zanikać, a zatem na czym będzie polegać praca w sytuacji, w której te zawody zanikną. Raport demitologizuje ten temat o tyle, że do tej pory pokutowało takie przekonanie, że jak przyjdą roboty, to dla ludzi zabraknie pracy, tymczasem tej pracy będzie jeszcze więcej, tylko ona będzie inna. I ona będzie wymagała właśnie tych kompetencji przyszłości, czyli między innymi takiej komunikatywności, umiejętności prowadzenia procesu, dzielenia go na mniejsze etapy, rozliczania się z niego, opowiadania historii. Też jeden z takich zawodów jest w przyszłości jest storyteller, czyli ktoś, kto będzie w stanie nudny raport budżetowy powiedzieć w taki sposób, żeby ludzie mieli wypieki na twarzy. I w jaki sposób szkoła ma zadziałać, żeby te kompetencje wzmacniać? Przede wszystkim szkoły o tym nie wiedzą. O istnieniu tego raportu szkoły naprawdę nie wiedzą. Jak rozmawiałem z różnymi moimi znajomymi nauczycielami, to zwykle jakby ja byłem tą osobą, która wysyłała im link do tego raportu. On nie był rozpropagowany. Natomiast to, że szkoły o tym nie wiedzą, to jest jedna rzecz, ale Ministerstwo Edukacji o tym w ogóle nie wie.
Same kompetencje w ogóle rozwoju ucznia, prawda, przyszłości, są gdzieś na pewno ten temat jest podejmowany wśród nauczycieli, wśród dyrektorów. Mówi się o różnych kompetencjach, czyli o realizację programu dzieli się na wiedzę i umiejętności, prawda? Więc jakby w tych umiejętnościach gdzieś tam te kompetencje są zawarte, no ale też nie oszukujmy się, kluczowa jest wiedza, bo to w jaki sposób rozliczany jest uczeń z realizacji materiału, to jest stricte wiedzowa. W związku z tym obecnie szkoła w małym stopniu uczy tych kompetencji. Program powinien zostać przerobiony naprawdę o 180 stopni, żeby uwzględnić chociaż część tych. Ja pozwolę sobie tutaj przeczytać. To jest tak: inteligencja emocjonalna, współpraca z innymi, elastyczność poznania, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myślenie, kreatywność. Rozwiązywanie złożonych problemów jeszcze, tak. Więc szkoła, która funkcjonuje w naszym systemie, w małym stopniu spełnia którykolwiek z tych punktów. Oczywiście zdarzają się nauczyciele, którzy są znacznie bardziej świadomi obowiązków, które na nich ciąży i robią to na własną rękę. Jest bardzo wielu takich nauczycieli. Nie jest tam typ nauczyciela, który dominuje, ale tacy nauczyciele są. No, co architektura może zrobić, żeby pomóc? Jakby to nie od architektury niestety powinno się zacząć. Architektura jest tutaj wtórna. Tutaj trzeba by było przeorać świadomość rządzących, później nauczycieli, czy równolegle nauczycieli, dyrekcji, żeby pokazać, co jest właściwie kluczowe. I jak to już się by wydarzyło, no to architektura nie powinna na pewno przeszkadzać, tak, w realizacji tych rzeczy. Czyli tak jak na początku wspomniałem o tym, że w Gaju Akademosa nie było ograniczeń, tak w szkole też nie powinno w kontekście realizowania tych kompetencji w przyszłości też nie powinno być tych ograniczeń, czyli tutaj się kładzie na przykład nacisk na współpracę. Znaczy, żeby współpraca mogła zaistnieć, no to architektura szkoły powinna być taka, żeby umożliwić pracę w grupach. Która jest wtórna, czy jednak architektura tutaj jest tym podmiotem i jak to wyglądało w przypadku budynku właśnie uniwersyteckiego, o którym zresztą mówiłeś, że zmieniały się to kolejne etapy i dostosowywały się do tej przyszłości, która nas czeka niebawem. Tak, właśnie wygraliśmy konkurs w 2006 roku na kompleks budynków Wydziału Neofilologii i Lingwistyki. I po pierwszym etapie, który jest wybudowany, zaczęliśmy przystępować do projektu drugiego etapu, gdzie stworzyliśmy łącznie z zamawiającym warsztaty, w których partycypowali i nauczyciele akademicy, profesorowie, użytkownicy tego budynku, jak również osoby sprzątające ten budynek, aby każda z nich wypowiedziała się na temat mechanizmów funkcjonowania istniejącego budynku i jak sobie wyobraża kolejne etapy tego projektu na podstawie tych wszystkich stron właśnie został stworzony pewna lista, checklista rzeczy czy potrzeb, na które po prostu trzeba znaleźć formalne rozwiązanie i w ten sposób to było tworzone. Jest duża różnica, bo teraz ten kolejny etap będzie mieć mniej powierzchni zamkniętej, więcej przestrzeni otwartych, audytoria otwarte, dużo przeszklenia, żeby to światło było widoczne w każdej jakby przestrzeni budynku. Dużo jest też dziedzińców zielonych, w związku z tym ta strefa ogólna jest w jakiś sposób bardziej widoczna i jest ich więcej niż w przypadku tych małych sal wykładowych. I to jest ciekawe, że w tym projekcie nie ma już dedykowanych pomieszczeń dla każdego z profesorów, tylko są, prawda, przestrzenie współdzielone
jak to było kiedyś, kiedy nawet doktorat miał swój pokój, teraz jest to troszeczkę inaczej. W związku z tym bardziej humanizujemy tą przestrzeń na bazie doświadczeń naszych użytkowników z pierwszego etapu. Tak to wyglądało. Następuje zmiana, tak? Jakby w dostosowywaniu się do potrzeb nowego użytkownika. Tak, projektujemy, jakby znajdujemy formalne odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby użytkowników tego kompleksu. I tym dodatkowym faktorem jest to, że wykorzystujemy doświadczenie ich w wyobcowaniu z budynkiem, który niedawno został przy nas wybudowany, zaprojektowany i później wybudowany. Więc mamy dodatkowy faktor, który czy punkt widzenia, który jesteśmy w stanie jakby ująć i stworzyć coś, co będzie lepsze od tego pierwszego etapu. A jak wiadomo, wszystkie dzieci kochamy taką samą miłość, w związku z tym kolejne etapy będą i ten pierwszy jest ten. Czy są już jakieś takie informacje, że studentom lepiej w takiej przestrzeni się pracuje niż w przestrzeni takiej tradycyjnej? W sumie my jesteśmy w przestrzeni bardzo tradycyjnej, jeśli chodzi o salę wykładową. Czy drugi etap jeszcze nie powstał? Jest jakby dokumentacja zakończona. Konsultowany był, rozumiem. Tak, dokładnie. To była jedna z wytycznych, że potrzebujemy więcej przestrzeni uniwersalnej, którą możemy raz aranżować na przestrzeń tego typu jakby wydarzeń jak dzisiaj, czyli debata. Raz mamy wykład, a raz mamy spotkanie po prostu z ciekawą osobą. W związku z tym ta przestrzeń jest multifunkcjonalna. Te przestrzenie są multifunkcjonalne i to jest na takie potrzeby, musieliśmy odpowiedzieć w sposób formalny. Dobrze, to jeszcze w takim razie chciałam nawiązać do tego, co to jest ta przestrzeń szkolna. W tamtym roku na Biennale w Wenecji, Biennale Architektury, tematem tego Biennale była Free Space. Hasłem przewodnim było Free Space, które było interpretowane rzeczywiście to hasło na wiele różnorodnych sposobów przez pawilony narodowe. Jednakże w tym Free Space, czyli tej przestrzeni wolności, czy przestrzeni wolnej przestrzeni, możemy to różnie tłumaczyć, pojawiły się także projekty szkół i bardzo dużo pojawiło się właśnie takich interpretacji. Taka interpretacja była już pojawiła się przez wspominaną już przez Darka Finlandię, Serbię, jak i również Indie, ale też na tej ogólnej wystawie ten temat szkoły i budynku szkoły bardzo często się pojawiał, więc stąd też pytanie, czy architektura kształtuje nas i czy jest to ta architektura szkoły, powinna być tą architekturą dla tego wolnego umysłu, który wzlatuje ponad te schematy. Pytanie może w takim razie do Darka. Być może ta wolność powinna w jakiś sposób się rozszerzać od... jak są powiedzmy przedszkola, czy pierwsze klasy szkoły podstawowej, to może projektowanie takiej jednej wielkiej otwartej przestrzeni nie jest zbyt... Może nawet nie być pozytywne dla małych dzieci. Trzeba się zastanowić, by było nad formą. Mowa było o kwadracie, który jest wyższy od prostokąta. Ale jest pytanie, czy jeszcze są inne formy. Oczywiście to jest tylko symbol. Kwadrat pewnie bardziej zachęca do tego spotkania niż prostokąt. Prostokąt ustawia nas w takiej sytuacji, jak mamy hierarchiczną. A być może, żeby to spotkanie zaistniało, forma centralna byłaby może ciekawa. No w każdym razie tutaj dyskusja nad tą architekturą byłaby interesująca sama w sobie. No, pewnie dzisiaj się ona nie może odbyć, bo nie mamy tyle czasu i ten temat nie będzie wyczerpany. Natomiast ciekawa byłaby dyskusja w ogóle nad tą formą architektury właśnie dla przedszkoli, szkół czy uniwersytetów. Jest na pewno też teraz przemiana właśnie też, jeśli chodzi o to podejście właśnie też zrównoważone, jak mówiliśmy wcześniej. Także może ta otwartość przestrzeni dla młodzieży bardzo istotna jest, ale też możliwość jakiegoś zamknięcia, więc być może ta przestrzeń z pewnymi aneksami, to jest jakaś recepta, nie recepta może, ale jakiś kierunek, jakaś wskazówka,
że może by ktoś miał jakiś pomysł publiczności. Właśnie, to później może głos oddamy publiczności. To w takim razie jeszcze do Natalii pytanie, czy przestrzenie szkół w przyszłości to będą przestrzenie free space, czyli przestrzenie dla wolności, i też może już od razu o ten nowy wątek zahaczymy tu pewnie wspólnie z Patrycją o to, w jaki sposób te szkoły są, kto decyduje o tym, jaka będzie szkoła, czyli tutaj ten temat władzy, który zresztą w naszej wystawie się przewija, czyli o tej współpracy z decydentami, czyli osobami, które, no miasto w tym przypadku, które zamawia te szkoły. Ja tutaj się w pełni zgadzam z panem Adamem, mówiąc o tym, że jakby najpierw są pewne jakby trendy edukacyjne, a za nim dopiero podąża architektura, bo architektura generalnie jakby odzwierciedla pewien jakby stan umysłu i w przypadku budynków wybudowanych przez społeczeństwo, no to jest stan umysłu całego społeczeństwa. Czyli to pokazuje, na jakim etapie dojrzałości w danym temacie się znajdujemy. Myślę, że ona jest wtórna. Ja też na chwilkę zrobię taką wycieczkę osobistą, bo ja miałam akurat takie szczęście, żeby się edukować w bardzo dobrze zaprojektowanych budynkach. Chodziłam do bardzo udanej tysiąclatki na Żoliborzu, zatopionej w zieleni, z ogromnymi terenami rekreacyjnymi, sportowymi, przestronnymi, jasnymi korytarzami. To jest taka szkoła, którą doskonale pamiętam i teraz projektując często wracam do niej w głowie. Takie pewne wzorce z niej powielam, bo uważam, że była naprawdę dobrą przestrzenią. Później zresztą razem z Patrycją uczyłyśmy się w szkole zaprojektowanej przez Dołwińskiego. Też chciałam ten wątek właśnie poruszyć, ale już tutaj on teraz wybrzmi. W budynku, który miał nawet basen i naprawdę był jakby dobrze jakby wymyślony. Później Wydział Architektury, wiadomo, też jakby bardzo dobrze zaprojektowany budynek. Ale mam z większości tych miejsc bardzo opresyjne wspomnienia, które się wiążą z tym, jak bardzo patronacki był ten system. I myślę, że to nie były tylko moje wspomnienia, tylko jakby wielu osób, które ze mną w tych instytucjach przebywały. Mój starszy syn jest teraz w szkole, która jest w koszmarnym budynku, jest w pierwszej klasie. Jest to prywatna szkoła, która się mieści w budynku, który wydaje mi się, że był w ogóle remizą strażacką. I jest absolutnie najgorszym budynkiem pod kątem, nie wiem, architektonicznym, zewnętrznym, wewnętrznym, struktury, zero terenu rekreacyjnego, zero jakichś przestrzeni zewnętrznych, brak infrastruktury sportowej. Po prostu gdybym kierowała się, wybierając szkołę dla niego tym, w jakim ona znajduje się w budynku, to byłby ostatnim na liście, proszę mi uwierzyć, jeszcze przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu. Ale on uwielbia do tej szkoły chodzić. I ja mu tak totalnie zazdroszczę jakby pasji do nauki i pasji jakby do bycia w tej szkole, która jest jego udziałem, która nie była do końca jakby udziałem mojego doświadczenia edukacyjnego, absolutnie nie była udziałem mojego męża. I patrzymy na to i myślimy, kurczę, no ta architektura jest ważna, ale jednak jest totalnie wtórna, bo na koniec tą szkołę budują ludzie. Budują ludzie, którzy tą szkołą jakby zarządzają, uczą w niej, budują rodzice, często jakby też zapominamy i to już mają możliwość, żeby uczestniczyć w tym życiu szkoły, to naprawdę to robią. No i na koniec oczywiście dzieci, które w tej szkole, proszę sobie wyobrazić, nie ma na przykład fali. Jakby dla mnie fala w szkole była czymś absolutnie oczywistym, że dzieci ze starszych klas męczą młodsze dzieci. Bo tak jakby było w mojej podstawówce, w liceum, to jakby wydawało mi się, że to jest nieuniknione po prostu. Tymczasem, jeżeli szkoła jest odpowiednio prowadzona, to się okazuje, że jakby nie musi być w ogóle tego zjawiska, że dzieci się w ogóle międzypokoleniowo lubią, dogadają i sobie pomagają. Czyli tak naprawdę bardziej metodologię nauczania niż sam budynek szkolny i sama architektura, która tutaj jako architektka tutaj ważny, myślę, ten głos. Tak myśląc jakby o tej szkole jako przyszłości, czy ona jest otwarta, czy jest zamknięta, wydaje mi się, że to jeszcze jest przed nami. Dużo jakby fajnych wzorców jakby do obejrzenia, ale chyba najważniejsze jest to rzeczywiście jakby jak te dzieci się w tej szkole czują, czy mają ochotę do niej chodzić i że to może być najpiękniej zaprojektowany budynek, ale mogą wcale nie wstawać rano pełne zapału, żeby do niego pójść. Jeszcze takie ostatnie tylko zdanie powiem też o tej partycypacji, bo też to się wiąże trochę jakby z tym procesem jakby zamawiania przez miasto. Partycypacja jest bardzo jakby szczytnym takim ideałem
Natomiast jest bardzo trudna, tak jak to już też zostało wspomniane, i wymaga takiego bardzo precyzyjnego zarysowania pól kompetencji. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście w ramach tej partycypacji bierze na siebie odpowiedzialność za pewne decyzje, to trzeba jasno powiedzieć, kto za jakie decyzje może i powinien być odpowiedzialny. I w projekcie takim jak szkoła okazuje się na koniec, że tak naprawdę no, te pola są jakby ograniczone, dlatego że nawet jakby oddanie jakby tego programu szkoły w ręce dyrektora może oznaczać, i są takie przypadki w Warszawie, że w szkole jest na koniec obserwatorium astronomiczne, że jest to na przykład jakiś 100 życzeń tych przyszłych użytkowników, które być może nie jest do końca racjonalne. Ja tylko jakbym mogła na moment się przerwać, to takie, nie wiem czy wiecie Państwo, takie liceum, które miało obserwatorium astronomiczne, budynek PAKS-u, świetnie zresztą zaprojektowana szkoła z lat 70. Co się z nią stało? Został zburzony. Już oddaję. Więc myślę, że my jako społeczeństwo musimy mieć taką dojrzałość, żeby powiedzieć, że robimy to wspólnie, ale że też jakby nazywamy, kto jest jakby od czego, na czym się zna, jakby w czym jest dobry, i potem sobie nie wchodzimy jakby w buty. I no, architektura niestety jest jednym z takich przestrzeni, trochę jak medycyna, że na koniec wszyscy się na tym świetnie znają. I że wydaje mi się, że też jakby powiedzenie jest o tym, że to jednak jest bardzo jakby taka jakby precyzyjna, jakby inżynierska profesja, gdzie jakby procentuje doświadczenie, gdzie procentują jakby researche, lata doświadczeń, też jest bardzo ważne. Jeszcze chciałam tylko dopytać o tą szkołę. Jest to w jakiej metodologii szkoła, czy to jest ta prywatna szkoła, do której... Ta prywatna szkoła to jest szkoła, która powstała chyba już 25 lat temu, i to nie jest żadna metodologia z zagranicy, tylko jest stworzona przez panią Joannę Białobrzeską. Wiem, że podręczniki drukowane przez oficynę tej szkoły też funkcjonują w ramach powszechnego nauczania. Wydaje mi się, że to jest jej własny system. No właśnie tutaj może też się podzielę jakby osobistym swoim doświadczeniem, bo to też może jest pewne jakieś tam zderzenie. No moje dzieci chodzą właśnie do takiej szkoły tradycyjnej, takiej jak no, my pewnie tutaj obecni chodziliśmy, czyli szkoły, która tam ma 800 uczniów, podział na klasy, generalnie nie ma właśnie tych w zasadzie przestrzeni wspólnych. No jest, prawda, boisko, ale oczywiście przepełnienie, boksy i tak dalej. Czy wszystko w zasadzie to, co są takimi bolączkami współczesnej szkoły, to tutaj moje dzieci mają. I jednak to, co Natalia powiedziałaś, też ten udział ludzi. I tutaj bym powiedziała, jest wiodąca też rola nauczyciela jednak, bo mimo tego, mimo tych wszystkich takich elementów naprawdę niesprzyjających, to muszę powiedzieć, że no one lubią swoją szkołę, tak? Znaczy szkołę no nie jako budynek, tak? Tutaj mówimy nie jako budynek, ale jako no, pewny element spotkania. Spotkania przede wszystkim z rówieśnikami, ale tutaj widzę też duże właśnie zasługi po prostu konkretnych nauczycieli. Natomiast jak patrzę na te nowe projekty szkół, które właśnie już w Polsce, prawda, też powstaje. No, ostatnio to głośno chyba było o tej Akademii High School na Wilanowie, gdzie mamy przestrzenie, dużo przestrzeni wspólnych, także takie przestrzenie bardziej, no może nie prywatne, ale zakamarki pewne, tak? Jest zróżnicowana ta architektura, jest oczywiście zieleń. Klasy to nie są takie typowe klasy, ale pewne, no to co mówiliśmy o kompetencjach z kolei kluczowych, czyli tam, gdzie możemy uczyć się doświadczenia, więc ja patrzę na te nowo projektowane szkoły i myślę, że one jednak na pewne wyzwania, które na przykład, no, znaczy wyzwania, w zasadzie problemy tych takich tradycyjnych szkół, tradycyjnych mówię też właśnie o budynkach, no mogą jednak zaradzić, bo tak jak na przykład, podam Państwu też takie konkretne przykłady, tak jak moje dzieci, one, zresztą moje dzieci, wszystkie w zasadzie dzieci mają potrzebę ruchu, prawda? Wszystkie dzieci nasze są oczywiście i mają potrzebę ruchu, natomiast
No jest tutaj, no przerwy tak wyglądają, że dzieci mają nie biegać, ale przestrzenie też tak wyglądają, że one sprzyjają po prostu tej kolizji, jest za mało tych przestrzeni wspólnych. To samo jeżeli chodzi o korytarze. Co ciekawe, to taki podam może małą anegdotę, gdy dopiero moje dzieci zaczynały swoją edukację szkolną. Też myślałam o jednym liceum, przepraszam, liceum to trochę za daleko, szkole prywatnej. No i oczywiście poszłam, dopytywałam o różne tutaj kwestie, między innymi zwróciło, no generalnie wydawało się, że jest naprawdę tutaj, no wysokie na pewno miała też tu w rankingu, ale to nie było dla mnie najważniejsze. Natomiast tak jakoś zwróciło moją uwagę, gdzie te dzieci no mają przestrzeń na ruch, gdzie one się bawią, gdzie one grają w piłkę. No i zapytałam akurat sekretarki o to, na co pani sekretarka mi odpowiedziała, ale proszę panią, one nie mają czasu na zabawę, one po prostu tutaj muszą się uczyć. Także wtedy, prawda, powiedziałam, że no to tutaj na pewno nie tędy droga. Dlatego myślę jednak, że te budynki szkolne, według też projektowane, według tych wytycznych, myślę, że też mogą pomóc w funkcjonowaniu po prostu dzieci w szkole. Chociaż no na pewno nie zastąpią nam po prostu pewnych no, zmiany w systemie edukacji, która tutaj jednak powinna się wydarzyć. Ja chciałam jeszcze Państwa zapytać, bo będziemy w zasadzie już przechodzić za chwilę do dyskusji, bo czas nam nieubłaganie biegnie. Natomiast o takie właśnie budynki, niekoniecznie szkolne, ale po prostu budynki projektowane dla dzieci. Jakieś może przykłady moglibyście takie konkretne powiedzieć, które są dla Was inspirujące? No i oczywiście dlaczego? Budynki inspirujące. Sprawę, mianowicie ze studentami architektury Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Opracowaliśmy na bazie właśnie tych wytycznych naszych małych użytkowników projekt przedszkola i to był taki ciekawy, inspirujący temat, kiedy naszymi, powiedziałbym, klientami byli 5-, 6-, 7-latkowie. Po kolei to mówiono o bibliotekach, że biblioteka to jest takie miejsce, które niekoniecznie sprawia, że wyłącznie wiedza rośnie, ale te inne kompetencje wzrastają również i jest jakiś szereg ciekawych przykładów. Dla mnie takim ostatnio oglądanym i zwiedzanym kilka razy właściwie, czy doświadczanym, to jest, tak jak mówiłem, w Finlandii. To jest ta nowa biblioteka, którą Finlandia sobie zafundowała na stulecie niepodległości. Oodi w Helsinkach naprzeciwko parlamentu. Ogromny budynek, który był też projektowany w wielkiej mierze w sposób, jak to mówiliśmy już wiele razy, partycypacyjny, ale jak się tam przebywa, to jest to miejsce dla wszystkich, a w wielkiej mierze właśnie dla dzieci i młodzieży. Na przykład przestrzeń dla dzieci na tym najwyższym piętrze jest bardzo, bardzo interesująca, otwarta, z takimi też możliwościami oczywiście zabawy jakiegoś, nawet takiej zabawy architektonicznej, jakiegoś tam budowania nawet. Kasia, może... Istotne to,
gra ze sobą, więc nie wyklucza to, że w bibliotece może być ruch. I myślę, że to jest niesamowite do tego projektu, że to się udało osiągnąć, że dorośli i dzieci ze sobą razem przebywają, nie przeszkadzają sobie. Rzeczywiście ta przestrzeń świetnie działa. Może bardzo ciekawe, jeszcze dorzucę, że ciekawa myśl, że architektura nie powinna przeszkadzać. Tutaj było powiedziane wcześniej, że architektura być może nie jest tą kluczowa na start tej przemiany, ale przynajmniej nie powinna w niej przeszkadzać. To mnie tak z przykładów zagranicznych też przychodzi do głowy biblioteka. To jest taka centralna biblioteka Sztokholmu, która znajduje się przy jednym z głównych placów. To nie jest nowy projekt, to jest chyba z lat 60. czy 70. I to jest niesamowite, jak biblioteka może być pełna życia i pełnić takie bardzo jakby aktualne funkcje dla danej społeczności, że tam są, nie wiem, warsztaty komiksów, mangi, no po prostu dzieją się niesamowite rzeczy i jest też bardzo jakby dobrze wystrefowana pod kątem grup wiekowych. Tam są dzieci podzielone w ogóle chyba na takie, które pełzają, na takie, które już są w stanie sięgnąć i coś ściągnąć z półki, na takie, które już umieją czytać, potem na takie, które są już nastolatkami i są w stanie jakby głębiej wejść w jakiś świat literacki. Czyli samych bibliotek dla dzieci jest 4 albo 5, w zależności od tych ich możliwości poznawczych. Natomiast z polskiego podwórka, to muszę Państwa zaskoczę, ale taki budynek, który wydaje mi się dla dzieci najfajniejszy, to jest Dom Kultury, największy w Warszawie, czyli Pałac Kultury. I to jest coś, na co mi otworzyło oczy moje macierzyństwo. To jest budynek, który dzieci uwielbiają. To jest jeden z pierwszych budynków, które rysują. To jest budynek, w którym są fantastyczne dla nich atrakcje, bo jest Muzeum Ewolucji, bo jest teatr, bo jest basen, bo są zawsze różne komercyjne, na różnym poziomie, różne wystawy ciekawe. Jeżeli mam swoim dzieciom zapewnić taki ich najlepszy dzień, to one chcą iść do Pałacu Kultury, nie mówiąc już o wjechaniu na górę i tym tarasie widokowym. I wydaje mi się, że dużo jest tych dyskusji mówiących o tym, czego nie jest symbolem, czy go zburzyć, czy nie zburzyć, ale to, że jakby najbardziej symboliczny budynek w Warszawie, największy i taki centralny, jest de facto ogromnym domem kultury, jest uwielbiany przez wszystkie dzieci, wydaje mi się w takiej warstwie symbolicznej fantastycznym aspektem Warszawy. A ja myślałam, że powiesz, że Służewski Dom Kultury to budynek, który uwielbiają dzieci. To ciekawe w sumie, co powiedzieć, bo sam budynek jest bardzo taki hieratyczny i mocny w przekazie, prawda? O Służewskim Domu Kultury ja w takim razie powiem, bo to jest jeden z moich ulubionych budynków. Też często tam bywam ze swoimi dziećmi, bo niezależnie od tego, czy coś tam się dzieje konkretnego, czy nie, to zawsze można przyjść. Przepraszam, gdyby Państwo, przepraszam, nie wiedzieli, to Natalia z Mostafą, pracownia WWA, są projektantami Służewskiego Domu Kultury. Tak, bo są i zwierzęta, i ścianka bulderowa, i przestrzeń, w której można zjeść smaczne śniadanie. Generalnie wszystko, czego potrzeba rodzicom z moimi dziećmi, plus jeżeli dzieją się tam rzeczy interesujące, to zawsze mają wspaniałą oprawę, więc to jest jedno z takich moich ulubionych miejsc w ogóle w kontekście architektury. I za to miejsce dziękuję. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy pojechali w Finlandii do Helsinek, to co drugi budynek byłby moim ulubionym budynkiem. Zwiedzałem kilka szkół. Nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa ta szkoła. Darku, może ty mi przypomnisz, jak ona się nazywa, bo ty mi ją poleciłeś, w której pracuje Agnieszka Hikaranta. I to jest budynek, który jest drugą siedzibą tej szkoły. To jest bardzo stara szkoła z lat 80. XIX. Chyba tak. W każdym razie budynek, który jest zaprojektowany w sposób taki brutalistyczny, ale niezwykle ożywiony abstrakcyjnym malarstwem, który wisi na ścianach, jednocześnie na taki system galerii. W związku z tym można zrobić ogromne wydarzenie na środku jakby takiego wielkiego holu i zgromadzić uczestników
na dwóch czy trzech piętrach galerii, także każdy jest jakby no, pełnoprawnym uczestnikiem tego wydarzenia. Klasy, które mają, szklane drzwi, szklane wejścia, tak? No nie tylko drzwi, ale całe te ściany z drzwiami są ze szkła, są bardzo dobrze doświetlone, bardzo kolorowe. No, niezwykle inspirujący budynek. Jak byśmy konkretnie go dobrze. Darek sobie przypomni, Adamowi przekaże, a myślę, że czas nadchodzi nieubłagalnie, żebyśmy kończyli naszą dyskusję i oddamy głos Państwu. Pytanie naszej debaty właściwie brzmiało, końcówka naszego pytania, kim będziemy za 100 lat, więc myślę, że jeżeli tutaj z naszej dyskusji możemy wyciągnąć jakieś wnioski, to jeżeli będziemy brać udział w procesie projektowania i będziemy partycypować, to czeka nas świetlana przyszłość i życzę tego też naszej edukacji i naszemu Ministerstwu Edukacji. Zatem oddaję głos Państwu i jeśli są jakieś pytania do naszych gości, to... Dziękuję. Ja bym chciał nawiązać trochę do tego, co Pani powiedziała w pewnym momencie o takim klasycznym ustawieniu naszej sali, to znaczy o sytuacji, w której mamy publiczność i wypowiadających się. I przypomniałem sobie takie jedno z fajniejszych zdarzeń z mojego czasu edukacji, kiedy na jakichś zajęciach na architekturze na przerwie ustawiliśmy sobie krzesełka tak jakby stojące teraz, wzięliśmy je i ustawiliśmy w takie kółko, żeby się pobawić czy jakoś podyskutować na przerwie. Później zaczęły się zajęcia i te krzesełka już tak zostały. Odbywały się zajęcia, okazało się, że mogliśmy sobie siedzieć w takim kółku, dyskutować sobie z nauczycielem i w ogóle wszyscy się w tym kółku czuli bardzo dobrze. I okazało się, że to była formuła, która tak spontanicznie wyszła. To były drugie czy trzecie zajęcia w semestrze. I to już tak zostało, bo po prostu sobie tak siedzieliśmy aż do końca roku akademickiego. I muszę przyznać, że znaczy proszę mnie nie zrozumieć źle, ale czułem irytację siedząc tutaj i musząc oświadczać tej formuły, kiedy próbujemy rozmawiać o tym, jak nowocześnie trzeba debatować, a debata praktycznie była pomiędzy Państwem. My musieliśmy czekać 2 godziny na swój głos, kiedy to nie jest debata prawdziwa, kiedy jest oprócz 5 osób tutaj, jest jeszcze 30 osób, które, nie wiem, 30 nie, ale trochę więcej, trochę tam więcej niż drugie 5, żeby zabrać głos również i żeby podzielić się jakimś doświadczeniem, żebyśmy wszyscy razem mogli się uruchomić i żeby nasze doświadczenia mogły się przenikać. Wydaje mi się, że właśnie, może właśnie powinno to zabrzmieć dosadnie, że może warto formułę dyskusji czy debat trochę przeformułować. Ja Panu dziękuję w sumie za ten głos, dlatego że dokładnie nad tym się zastanawiam ostatnio. Znaczy, nie, przepraszam, jeszcze chciałem dokończyć. Tak, nie zastanawiajmy się nad tym, bo to jest już na pewno coś, co należy do przeszłości. To znaczy, myślę, że można spokojnie ustawić te krzesełka w taki sposób. Nie tak łatwo ustawić, bo ja nawet chciałam to zrobić, ale teraz Aha. Niestety są te ograniczenia sali. Usiądźmy sobie na ziemi, czy przynieśmy jakieś pufy i nie mówmy, że są jakieś ograniczenia, czy coś takiego, bo znaczy to po prostu, moim zdaniem, to jest do rozwiązania w 5 minut. Także chciałem podziękować za temat, podziękować za dyskusję, a jednocześnie zwrócić uwagę na gruntowne braki, takie podstawowe. Znaczy może to mi się udzieliło po prostu ze względu na to, że gdzieś tam mam swoje doświadczenie, ale bardzo bym proponował po prostu przemyślenie tego. Jeśli nie są Państwo zrażeni, chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać o wytyczne, które Państwo robią i są teraz publikowane zarówno WWA, a jak i Darek. Czy to jest tak, że te wytyczne będą w jakiś sposób obowiązywały? To jest tak, że co dalej z nimi?
czy to jest tak, że jeśli szkoły w przyszłości będą powstawały na przykład w warunku konkursu architektonicznego, to po prostu warunek konieczny jest taki, żeby to był dokument obowiązujący wszystkich. I również, czy jeśli przetargi będą, formule przetargu szkoły będą powstawały, to musi być warunek taki, konstrukcja przetargu taka, że nie można zrobić czegoś takiego bez zaaplikowania wiedzy z takiego opracowania. Plan jest taki, żeby te standardy zaczęły obowiązywać w zasadzie rozporządzenia i żeby zarówno konkursy, jak i przetargi się do tego odwoływały i żeby PFU, które jest sporządzane każdorazowo, jakby bezpośrednio jakby czerpało z tych standardów. Więc tak, jakby zamierzenie jest takie, żeby to było rzeczywiście, żeby to było narzędzie. Też tworzymy tam taki cały narzędziownik, gdzie są zarówno jakby takie bardzo konkretne informacje dotyczące właśnie, nie wiem, proporcji, metrów kwadratowych, wyposażenia, bo też jednym z powodów, dla którego powstają standardy, jest taka sytuacja problematyczna, która narasta przez ostatnie dekady, że w Warszawie są budowane szkoły za bardzo różne pieniądze i publiczne szkoły, które co do założenia powinny kosztować tyle samo mniej więcej za metr kwadrat, jeżeli powstają w tym samym czasookresie, no bo są publicznymi szkołami, w różnych dzielnicach kosztują bardzo różnie. Więc to jest taki standard, który ma doprowadzić do lepszej jakości przestrzeni, ale też do optymalizacji i do wyrównania standardu jakby kosztu budowy. I do tego, żeby nie było właśnie za dużo świetlic, żeby nie było jakichś funkcji, które są niepotrzebne, ale żeby na przykład zmarnować te, które rzeczywiście powinny w danej lokalizacji się pojawić. Ja tak jeszcze wracając do pierwszego pana hasła, to też właśnie w tej szkole mojego syna sale są tak urządzone, że dzieci siedzą w takim kole razem z nauczycielem i się wszystkie na siebie patrzą i nie ma ani syndromu pierwszej ławki, ani syndromu ostatniej ławki, ale to jest możliwe, bo to są klasy 14-osobowe. I myślę, że to tak. I myślę, że patrząc na to, ile nas jest tutaj dzisiaj osób, to dokładnie taka formuła jakby byłaby możliwa. W przypadku, gdyby ta sala była zapełniona, myślę, że byłoby już ciężej, prawda? Więc niestety jakby to, w jaki sposób na przykład jest kształtowana klasa dla grupy 28-osobowej, jest trochę jakby inne, są większe ograniczenia niż w przypadku tej na przykład 14-osobowej. Jeszcze powiem, gdybyśmy chcieli przeprowadzić może taką rozmowę na temat architektury, to też można spotkać się w miejscu, gdzie są trochę inne możliwości. No jeśli kilkadziesiąt osób chciałoby przyjść na przykład, no można umówić się na przykład z tą biblioteką w Liceum Hoffmanowej, gdzie jest taka przestrzeń, którą można wykorzystać dla kilkudziesięciu osób, które mogą usiąść w różny sposób. Właśnie tak, żeby było to odczucie pewnej wspólnotowości takiego spotkania. To jest bardzo istotne. No oczywiście to nas boli, że my tu siedzimy i tak długo rozmawiamy, a jest tak mało możliwości takiego naprawdę może dialogu w takiej sytuacji nieformalnej, no, ale to jest jakby inna sprawa. Teraz jeśli chodzi o tę sprawę poradnika razem zmieniamy przestrzeń, to jest trochę co innego, bo on jest w gruncie rzeczy zamówiony przez Miasto Stołeczne Warszawa przez Centrum Komunikacji Społecznej, które też zajmuje się właśnie promocją działań partycypacyjnych i jest tylko propozycją dla tych, czy to młodych ludzi, no przede wszystkim dla tych młodych ludzi, w których ręce się to może dostać w szkołach, bibliotekach, domach kultury, w innych instytucjach, dla nauczycieli, dla rodziców, ale też być może projektantów, architektów, może być pewną prostą wskazówką, jak podejść do takich może mniejszych inwestycji niż budowa. A tutaj bardzo ważne jest podkreślenie tego, co powiedziałeś, że przy budowie takiego większego obiektu bardzo istotne jest to, żeby mieć jako element właśnie tego programu, który architekt otrzymuje
do projektowania raport, czy też jakiś dokument, który nie jakiś tylko, no poważny dokument, który został przygotowany w efekcie właśnie, no, nazywa się to często konsultacjami, ale konsultacje to jest zaledwie niski stopień na drabinie partycypacji, ale przynajmniej, żeby były to właśnie konsultacje, a jeżeli to jeszcze są warsztaty projektowe prowadzone przez osoby, które to potrafią zrobić i które potrafią uruchomić szereg mówi się interesariuszy, czy przede wszystkim zidentyfikować, przeprowadzić taki proces, zidentyfikować właśnie przede wszystkim potrzeby. No bo co jest najważniejsze w projektowaniu? Najważniejsze jest miejsce i potrzeby społeczności. To czy jeszcze jakieś pytania? Anna Stępniewska, architekt krajobrazu, edukator od wielu lat. Mnie tutaj właśnie odrobinę zabrakło rozwinięcia tego wątku konsultacji i powszechnej edukacji architektonicznej w tym procesie partycypacji podczas projektowania szkoły. W tej chwili dużo szkół jest projektowanych, ale jeszcze więcej szkół jest przebudowywanych. I ja z racji jakichś tam rodzinnych powiązań miałam okazję przyglądać się procesowi partycypacji, a może bardziej to się po angielsku nazywało feasibility study, takiej brytyjskiej pracowni projektowej Garrett Hoskins Architects i ich projektowi szkoły na Shetlandach. I takie mam przemyślenia, że u nas mówi się troszkę o uczestnictwie nauczycieli, uczniów w tym procesie partycypacji, o konsultacjach, o warsztatach. Natomiast tak jak ja to obserwowałam, to był proces podczas całego okresu tworzenia projektu, to były regularne spotkania architekta z wszystkimi grupami użytkowników tej szkoły. Ta szkoła też była przebudowywana. I również pracownicy obsługi w to byli zaangażowani, nie tylko nauczyciele, nie tylko dzieci. I tak sobie myślę, że fajnie byłoby przygotować też takie opracowanie, które dawałoby wskazówki architektom i tym interesariuszom wszystkim, o których chcemy zadbać, w jaki sposób dobrze taki projekt i ten cały proces przeprowadzić. To ja Panią pocieszę, że albo dopiero co była, albo właśnie jest, albo zaraz będzie taka wielka konferencja w Centrum Nauki Kopernik, dotycząca partycypacji w różnych procesach. I chyba efektem tej konferencji jest publikacja, taki jakby poradnik dotyczący stricte tych procesów partycypacyjnych. I wydaje mi się, że to właśnie tak jak wszyscy wspominaliśmy, jest temat tak duży sam w sobie, że takie rzeczy, które moja pracownia albo Darek przygotowuje, z racji chociażby jakby objętości, powinny chyba się po prostu jakby odwoływać do innego opracowania, gdzie te ścieżki są jakby ściśle nakreślone. Ja tu może jeszcze, jeśli mogę o tym, to mamy znakomite przykłady antypartycypacji, na które w czasie naszego projektu pilotażowego w Warszawie i też naszych innych działań natrafiliśmy na takie, no, na totalny brak partycypacji, czyli polegający, no, bardzo prosta sprawa. Szkoła jest właśnie przebudowywana i słychać, dyrekcja słyszy, ktoś słyszy, że ktoś robi projekt, że coś się dzieje na ten temat, ale nikt nic nie wie. Po czym jest, nagle się okazuje, że coś ma być, że niemalże przyjeżdża ekipa, zaczyna budować. To
To jest w ten sposób robione. A niesamowite zupełnie efektem jest to, że absurdalne rzeczy powstają. No nie będę wymieniał tu miejsc, bo przykre by to było, ale natrafiliśmy na takie przykłady, że kto inny zupełnie tym rządzi. To znaczy szkoła absolutnie nie ma żadnego pojęcia nawet, nie mówiąc już o udziale. To jest standard. To nie jest przykład jakiś tam odrębny, tylko to jest standard. Przecież Żoliborz jest właśnie takim przykładem. W tym momencie kupiono dużą ilość jakichś materiałów, które podjechały najpierw w Sępolską, potem pod szkołę, na szkołę na Orota. Zmieniono fasadę. Dyrektorka coś słyszała, w którymś momencie będzie coś. Postawiono rusztowania, zrobiono. Nauczyciele mieli pojęcia. Uczniowie tym bardziej. No i odbył się remont. Uczymy się komunikacji między sobą. Jeszcze chciałbym dodać właśnie a propos tego zachęcenia do warsztatu, bo my jako architekci projektujemy coś na miarę pewnych potrzeb naszych użytkowników i to jest fundamentalna kwestia, aby takie warsztaty, czy ten brief w ogóle powstał, ale troszeczkę chciałbym odskoczyć od tego tematu i zobrazować, jak to obecnie wygląda, jeżeli chodzi o generalnie realizowanie projektów budynków edukacyjnych. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to było w 2004, było około 300 przetargów na budynki oświaty, z czego ponad 60% to był wybór projektanta, wykonawcy z jednym kryterium najniższej ceny. Więc to pokazuje, gdzie na początku musimy, prawda, zacząć edukować, zacząć to zmieniać. A tym jednym z kolejnych roków byłoby to, że jednak poza ceną też jest ważne, żeby ten projekt był rzeczywiście dostosowany do tych, którzy mają go użytkować. Jeszcze tylko tak ad vocem powiem, że właśnie w Katowicach mamy jeden z takich, myślę, lepszych budynków w Polsce, NOSPR. To był właśnie przykład, kiedy Konior Studio projektował nie na zasadzie konkursu, tylko właśnie powierzenia. No i rzeczywiście udał się świetny, prawda, budynek, jeszcze współpraca pomiędzynarodowa z akustykami. To tak ad vocem. W idei czy metod, o których Państwo mówili w życiu, ja chciałem się zapytać, czy właśnie Państwo jako twórcy, architekci, pomysłodawcy są w jakimś kontakcie, czy prowadzą Państwo dyskusję też z organami, które mają taką moc sprawczą. Tutaj chodzi mi na przykład o Ministerstwo Edukacji, po prostu z takimi organami wyższymi. To znaczy, czy te pomysły można by było organizować, realizować nie tylko oddolnie, ale też odgórnie. Może to też chodzi właśnie o to, żeby coś takiego powstawało nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miastach w Polsce. Czy chodzi o edukację architektoniczną, czy w ogóle o projektowanie budynku? O projektowanie budynku. Jako projekt budynków. Aha, no to do architektów. Tak krótko powiem, jakakolwiek inicjator czegokolwiek wyżej jest konieczna. Natomiast z praktyki wiem, że ta kadencyjność czteroletnia, ośmioletnia czasem powoduje, że cokolwiek chciałoby się zaplanować na przyszłość, to jednak po kolejnym ministrze czy po kolejnym, prawda, dyrektorze jest to, znaczy pewne inicjatywy po prostu lądują w koszu i mimo, że jest oddolna wielka potrzeba, to często jest tak, że ta kadencyjność zabija te oddolne potrzeby i ktoś przychodzi nowy i ma zupełnie inny pomysł na pewne rzeczy. I właśnie bardziej taka partycypacja lokalna jako metoda niezależna, to jest efektywna, tak? Władza samorządowa, czyli nie Ministerstwo Edukacji, które no moim zdaniem powinno być włączane w te, chociażby zostało zaproszenie na naszą dyskusję, no jednak tutaj nikt nie uczestniczy, nie, 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 nie,
prostu nie przyszedł nikt z Ministerstwa Edukacji, więc tak to wygląda. My te standardy opracowaliśmy na zamówienie Miasta Stołecznego Warszawy i byliśmy w bardzo bliskim kontakcie i współpracy z Biurem Edukacji. I muszę powiedzieć, że ja byłam jakby bardzo zbudowana poziomem dyskusji z Biurem Edukacji, ich jakby takim przygotowaniem, wiedzą, ale też otwartością i taką znajomością jakby trendów też takich poza Polską i jakby świadomością tych kierunków zmian, o których rozmawialiśmy. Natomiast na koniec to są ludzie, którzy jakby na przykład płacą za eksploatację tych budynków. I mają też jakby później jakby to twarde lądowanie w postaci kosztów. I my stoczyliśmy bardzo wiele dyskusji dotyczących jakby tego, żeby w standardzie były na przykład ogólnodostępne toalety przy strefach sportowych. Czyli jeżeli ktoś przychodzi korzystać tylko z boiska, to żeby mógł skorzystać z toalety. No i jakby były różne jakby opory z tym związane, albo chociażby oświetlenie boisk w godzinach popołudniowych zimą, tak? To są bardzo jakby konkretne koszty, które później obciążają Biuro Edukacji, ale wiele tych rozmów się jakby dobrze skończyło, no bo jest jakby świadomość tego, że to musi się w pewną stronę zmieniać. Nie wiem, jak wyglądają takie rozmowy na poziomie ministerialnym, bo nie miałam okazji, ale myślę, że rzeczywiście to może być jakby bardziej problematyczne ze względu na to, że ci ludzie się rotują. Władze samorządowe też się rotują. Jednak łatwiej jest pracować na poziomie samorządu niż na tym poziomie, prawda, państwowym. No wydaje mi się, że ludzie, z którymi pracowaliśmy raczej już od bardzo, bardzo wielu lat jakby siedzą w tym departamencie i mają naprawdę szeroką perspektywę, taką czasową i duże doświadczenie. Więc ja miałam bardzo jakby pozytywne w sumie doświadczenie. Ja może, a jeśli może tutaj nawiązać jeszcze. Kiedyś pracowaliśmy z Anią, która tu siedzi, i z Zosią Pisiek nad programem Dialog z Otoczeniem. Ten program był właściwie takim rozwinięciem edukacji ekologicznej w edukację architektoniczną i zajmował się w dużej mierze taką propozycją przemiany szkół, placówek edukacyjnych w żywe obiekty edukacyjne. Czyli był też takim ćwiczeniem partycypacji społecznej, na małą skalę, takie planowanie przestrzenne na małą skalę, które dotyczyło terenów szkolnych. Czyli traktowanie szkoły nie tylko jako budynku, ale jako całości, czyli budynek wraz z otoczeniem. I tam była taka też, taki był sposób, jak można podejść. No i my zaaplikowaliśmy z tym programem Dialog z Otoczeniem do Ministerstwa Edukacji. To było w roku 2005. I wtedy mieliśmy nawet takie z jednej strony pozytywne doświadczenie, bo ministerstwo nam to uznało jako program zatwierdzony, dopuszczony raczej do użytku szkolnego na etapie gimnazjum. Wtedy, kiedy jeszcze były ścieżki międzyprzedmiotowe, to było bardzo interesujące, bo można było się włączyć w ten pomysł ścieżek międzyprzedmiotowych, które w ogóle powinny być. To powinno być ewidentne, że szkoła uczy międzyprzedmiotowo. No i udało nam się. Wprawdzie musieliśmy długą drogę przejść, żeby nas uznano. Sami musieliśmy załatwić recenzję, zapłacić jeszcze dużo pieniędzy za to, że to zostało dopuszczone, nikt nam za to nie płacił, no ale to zostało właściwie dopuszczone. No, po jakimś krótkim czasie zmienił się minister edukacji, zlikwidował ścieżki międzyprzedmiotowe i na tym cała sprawa się zakończyła. My od tego czasu dysponujemy tym programem i stosujemy go na różne sposoby w różnych miejscach. Ania go rozwija, ja go rozwijam, inne osoby go rozwijają. Natomiast tak jak tu odpowiedź można dać od strony w tym momencie, tak jakby od dołu do góry, ale to może nie zeszło znowu do dołu, tak w jedno miejsce, tylko się trochę rozprzestrzeniło. To można powiedzieć, że w tym sensie jakiś sukces. Ale w gruncie rzeczy jakaś to z tego anegdota jest tylko. Thank you.
co będzie dalej? Zobaczymy. No, to w każdym razie drążyć temat i ktokolwiek może też no, ten zespół zajmujący się edukacją architektoniczną, bo przecież ona się nie odbywa też bez tych wszystkich spraw, o których tu mówimy. Ten zespół też prawdopodobnie powinien drążyć, właśnie patrzeć jak w ramach proponowanej polityki architektonicznej państwa, jak po prostu można... Musimy znaleźć ten wytrych, żeby tam dotrzeć i wejść. Tak, który tak. Pracujemy na tym. To, drodzy Państwo, jeśli nie ma już pytań, to chyba będziemy kończyć. Rozglądam się. Czy jeszcze ktoś może? No, tak, jeszcze na koniec głos. A, proszę. Tak, mój głos jest bardzo ubogi, bo 40 lat mnie tu nie było, więc już poprawiam się trochę. Would be easier if I speak English. Does anybody want to speak English here? Okay, possibly it will be easier for me. I'll try doing this without that. Yeah, if I may. Not very comfortable with that. Yes, but one thought that the gentleman mentioned earlier, I think that's a normal study that we already done many years ago in the United States, how we teach that classroom has to be reorganized, depends on what we do and how many people we have. Just like me, I am not a very good speaker in a large room. 5 people is the maximum where we are comfortable to speak. We need to make our classroom smaller. If I have 15 people in my classroom, I make them into 5s. I understand you have to do this, but it's a little bit easier to speak for me this way. So when I make the classroom into 5s, I know I have lots of introverts who will not speak, just like possibly many of us will not speak here because of the layout of the classroom. So yes, to the standard. The other thing is, classroom needs to allow us. So architecture is very important for the student, just like it's very important for teaching and how we teach, because this makes us sit around and we can't teach children with kinesthetics, with movement. So that's why we're moving the chairs, moving them around. Sorry, this is the nurse over 5. So what happens is if we remove the chairs, we move around, also the children will retain the knowledge much better. Just like if I go to a meeting in my corporation, I go for a walk with my boss, we of course gonna have much more, we're gonna have better ideas and they're gonna come up much easier. That's why the architecture is so easy. I'll take my students to the hallways and go for a walk. I volunteered here a few years ago when I came in here for the first time after many years, and I tried to experiment with older students to teach English, business language, where they come from work, they're very tired. You can't make people think when they're exhausted. So you need to think about outside of the box. You need to become a psychologist at some point. So that's why the structure of the space where I am, I will say, come on, we're gonna go for a walk. And all of a sudden, they retain the information, they relax the blood flow and everything. So that's why I said it's very important. And so that's it, what you said. We've been doing this for a long time, and I think it helps amazingly, you know, to move the room and how you guys design the space, the light. But I think, as an anecdote, in a way, I've been there for many years, and my children are already adults at this point. I had to enter a few years back high school. My children were in smaller private schools in the U.S., and all of a sudden we ended up in a smaller town where we didn't have that option for high school. So this is the first time I enter a building with 2,000 children, students really, in a building. It was, what was so scary, the architecture from Poland of schools is very different where I grew up as a child here. So as I'm in this high school with my children walking around, starting to, you know, the locker rooms, the classrooms, all of a sudden, they went to the rooms that I'm alone with other parents looking around, and I'm like, oh my God, I'm lost. I realized after 10 minutes, there's no windows in any of the high school, public high schools in a smaller rural areas where the schools are big. Each room, classrooms are on each side, and then you have the hallway with the lockers, depending, you know, and the school is on one level.
of course, we have lots of lawsuits, so we don't open the windows, so we don't have windows on the hallways, so children do not have the accident jumping out of the window if somebody goes crazy, so we don't have to have grills on the windows. So yes, the architecture, all of a sudden I realized that what architecture did to me in this country, that's why I came here, because it's very interesting for me to see the changes in Poland, how the architecture changed and how much we lost of the you know, the 50s buildings and things like that, which gave us lots of light and were very interesting. That's, I think, Frankfurt Wright was so cool for me when I got there. But what happens is that I realized being in the middle of that high school, like, oh my God, I'm lost. There's no windows. I could not understand where I am. I could not find my bearings. Because we have always windows in school and a hallway. We could know where we are, where we're moving around the building. Correct? We can't at the United States. We don't have that. So I was in, almost in a panic being there in those hallways. Just colors of lockers that were changing. But imagine this, that school was housing over 2,000 children. How big that building was and for me to get out of there. The only room that I came into that I realized that I can get out was the cafeteria that had windows. So I was able to get out of that thing. So thank you for listening, and sorry, I'm not very comfortable speaking in public places like that, so I apologize. So yes, architecture has a way, both ways, of accomplishing that. Refleksję na koniec, bo mówiłem na początku, że studiujemy czasami te wyniki badań społecznych i powiedziałem, że około 50% tam w tych wynikach było osób, które uważają, że architektura budynku szkolnego ma wpływ na jakość edukacji. Być może to jest normalny wniosek. Około 50% pewnie się wahało. Tak. No. Być może rzeczywiście część osób uważa, że to nie ma znaczenia, a tak mowa była, że być może ludzie mają znaczenie, ale może wnioskiem jest też to, że architektura nie powinna tym ludziom przeszkadzać. Przynajmniej. Jakość architektury jednak może też na tym polega, że ona przynajmniej nie przeszkadza. To właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy, że pewna wytyczna, pewne jakby doświadczenia pani o tym, że czuła się troszeczkę jak w piwnicy, kiedy nie było okien i nie było tego punktu orientacyjnego, do którego można było przypisać przestrzeń, gdzie jestem, to tego typu uwaga też mogła być uwzględniona w wytycznych projektowych, aby ci użytkownicy nie mieli tego typu doświadczeń, więc jakby warsztaty, design brief i które możemy rozmawiać o stawianiu dużych kresek. I think in the US that the problem is that we have a little bit different problem with the lawsuits. If something happens to the child, so we do differently. We have also no ability to get into school because of the gun, the issue with the guns. So it's a little bit different than what Poland is experiencing. Na drugiej stronie spektrum jest Japonia, gdzie są takie przedszkola, gdzie dzieci wychodzą na dach i nie mają barierek. I to są takie szkoły, przedszkola, które mają uczyć jakby daleko posuniętej ostrożności. I uważają, że po prostu te dzieci, które spadną, no to jest ten procent, który po prostu chyba jak wsparcie, naturalna selekcja. Pewnie dobrze byłoby się znaleźć gdzieś w pośrodku. Proszę Państwa, to będziemy już zdecydowanie myślę kończyć. Bardzo dziękujemy naszym dzisiejszym prelegentom. Nie wiem, czy doszliśmy do tego, kim będziemy za 100 lat, ale to mocno filozoficzne pytanie. Pozostawimy może filozofom i Państwu na wieczór. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o to związki architektury, edukacji, no tutaj kilka bardzo ciekawych wątków się pojawiło. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za udział w dzisiejszej dyskusji. Państwu oczywiście za udział.